dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie jak w każdą niedzielę w programie Zagadkowy Weekend. Jestem gotowy do pracy, okulary też mam, ale na razie okulary mi się nie przydadzą. Christian Lis, serdecznie Państwa witam ponownie. Szanowni Państwo, imię bez A jest przedmiotem naszych poszukiwań. W tej kopercie znajduje się bardzo proste imię. Imię męskie. To od razu mogę zdradzić na samym początku programu, nie jest to odkrywcze, dlatego że jeżeli imię bez litery A, to raczej możemy się spodziewać, że jest to imię męskie, ale nie moje imię, bo moje imię Christian odpada. Także ktoś z Państwa, kto poda mi imię bez litery A, ma szansę zdobyć, uwaga, nawet 3000 zł za naprawdę bardzo prostą odpowiedź. Już teraz zapraszam do poszukiwań, jakie to może być imię. Ja komisyjnie na Waszych oczach rysuję znak zapytania na tej czerwonej kopercie, tak żeby wszystko było jasne, że w tej kopercie jest odpowiedź i w tej kopercie jest po prostu jedno imię, polskie imię, znane imię, nic trudnego, nic wyszukanego. Mam nadzieję, że szybko uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Tej osobie, która poda nam imię z koperty, zapłacę nawet 3000 zł nagrody łącznej. Aby się zgłosić do studia, trzeba wysłać SMS-a o treści gram pod numer 75480. No i tyle. I wtedy system nasz oddzwania do kogoś z Państwa i bardzo łatwo, w szybkim czasie można tutaj trafić i podać mi odpowiedź, która znajduje się w tej czerwonej kopercie. Raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa witam. Oglądają Państwo program na żywo. Dzisiaj jest niedziela, 5 listopada. Kto ma dzisiaj imieniny, reżyserze? Kto ma dzisiaj imieniny? Czy możemy to sprawdzić? Czy może dzisiejsi solenizanci pasują do zagadki? Czy mają, czy są bez A? Elżbieta i Sławomir dzisiaj świętują imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich pani o imieniu Elżbieta, dla panów o imieniu Sławomir. Natomiast niestety ani Elżbieta, ani Sławomir nie kwalifikują się do naszej zagadki, dlatego że my w tej kopercie mamy imię bez litery A. Proszę Państwa, imię bez litery A. Jeżeli jest z nami osoba, która ma dla mnie pomysł, to już teraz zapraszam. 75480, SMS o treści gram i automatycznie my oddzwaniamy do tej osoby, która chce nam podać odpowiedź na antenie. Może się to udać z pierwszym zgłoszeniem. Często tak bywa w takich zagadkach, dlatego że w takich zagadkach my nie znamy sekundy, w której ktoś wpadnie na to samo, na co wpadłem ja przed programem. A naprawdę nie szukałem długo. Naprawdę nie szukałem długo, naprawdę jest to takie imię, które każdy z Was może podać. Bez względu na to, ile macie lat, bez względu na to, jakie mają Państwo doświadczenia, każdy to imię zna. Każdy to imię zna, więc nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Nawet 3000 do zdobycia, czekamy na zgłoszenie. Zgłoszenie potrzebne na już. Program jest nadawany na żywo. Niedziela, 5 listopada. Trochę deszczowa niedziela. Trochę taka brzydka, pochmurna w całym kraju. No ale, proszę Państwa, jesteśmy tu od tego, żeby troszkę sobie polepszyć nastrój. Pierwsza niedziela w listopadzie. Otwieramy dopiero ten miesiąc. Więc tym bardziej zachęcam Państwa do rozpoczęcia tego listopada na bogato. Imię bez litery A jest w kopercie. Jakie to imię? Kto już ma dla mnie pomysł? Czekamy, zapraszam serdecznie. Trzeba wysłać SMS-a. Ja może pomogę, tu gdzieś mam telefonik. Ja pomogę, proszę Państwa. Jestem, nigdzie nie uciekam. Już pomagam wysłać SMS-a. 75480, SMS o treści gram. Kto się zgłasza? Imię bez A? Nie tak łatwo wpaść, bo jak na złość mogą nam przychodzić do głowy imiona z A. Prawda? Na przykład Łukasz, na przykład Mateusz. Na przykład Marcin, na przykład Christian może przychodzić do głowy, ale my tutaj mamy imię bez litery A w tej kopercie. Kto wie, co to może być za imię? Czekamy. Zapraszam serdecznie. Jeżeli jest osoba, która teraz wysyła SMS-a, trafi tutaj do studia. Nasz system oddzwania automatycznie do Państwa, żeby każdy mógł sprawdzić swój pomysł. Tak jak właśnie ktoś, kto otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Moja propozycja, może Zbigniew, nie ma A. Zbigniew faktycznie, nie ma litery A, proszę pana. A jak ma pan na imię? Łukasz. Panie Łukaszu, nie Zbigniew, nie Zbigniew, ale dziękuję serdecznie za tę propozycję, Zbigniew. Zapisujemy jeszcze Zbigniewa, jeszcze nie Zbigniew, ale dobry trop, bo każdy jakiegoś Zbyszka zna. Zbigniew. Choćby na przykład znamy, no już niestety świętej pamięci, Zbigniewa Wodeckiego, prawda? Znamy i na pewno kojarzymy. Natomiast to jeszcze nie Zbigniew. Jeszcze nie mamy Zbigniewa w kopercie. Proszę Państwa, co może być innego? Czekamy. Imię bez litery A.
Zbigniew, bardzo dobry pomysł od pana Łukasza, który przed momentem trafił do studia, ale jeszcze nie z koperty. Czekamy dalej. Kto pomyślał o czymś innym? Imię bez litery A, proszę państwa. Czekamy. No, jestem bardzo ciekawy, jak szybko uda nam się odgadnąć tę zagadkę, bo to jest proste. To jest naprawdę proste, nic trudnego, tylko trzeba mieć pomysł. Sprawdźcie, czy na pewno w tym imieniu, które chcecie podać, nie ma tej literki A. Aby się zgłosić do studia, wystarczy wysłać SMS-a, SMS o treści gram pod numer 75480. Program jest nadawany na żywo, jest niedziela, 5 listopada. Czekam, zapraszam, imię bez litery A. O, o, jest kolejne zgłoszenie. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witam? Sebastian z tej strony. Witam serdecznie. Panie Sebastianie, szukamy imienia bez A. Proszę bardzo. Może Seweryn? Seweryn, faktycznie. Seweryn nie ma litery A. Ciekawy pomysł. Jeszcze nie z koperty Seweryn. Jeszcze nie z koperty Seweryn. Tak muzycznie państwo odgadują, bo tutaj Zbigniew, to mi się kojarzy Wodecki. Seweryn kojarzy mi się Krajewski, prawda? Powiem państwu szczerze, no reżyser myślał o tym imieniu Seweryn. Już by było po zagadce. Już by było po zagadce. Natomiast mamy coś innego w kopercie. Imię bez litery A, proszę państwa, nie Zbigniew, nie Seweryn, nawet 3000 do zdobycia. Czekamy jeszcze. Dobrze, reżyserze, może będzie do 3 razy sztuka, więc ja proponuję małą podwyżkę. Małą podwyżkę nagrody. Reżyser, zaczyna się. No, dopiero otwieramy miesiąc, także... No dobra, no dobra, no niech będzie, niech będzie. Proszę państwa, 3500, czyli jest mini podwyżka nagrodowa na naszym liczniku. Mam nadzieję, że kogoś to zmotywuje do sięgnięcia po swoją komórkę, wysłania SMS-a tutaj do studia i podania innego imienia niż Zbigniew, niż Seweryn. Bo na pewno nie Zbigniew, na pewno nie Seweryn, coś innego. Kto ma pomysł? Proste imię, naprawdę znacie to imię, nic trudnego, imię męskie. Czekamy. Dużo tych imion odpada. Naprawdę, jak zaczniemy szukać, to dużo tych imion odpada. Proszę państwa, zapraszam, szybciutko. No dopiero dwie osoby. Co się dzieje? Nie ma was? Kochani, kochani, szybciutko. Jedna osoba. Kto jest przed ekranem? Program jest nadawany na żywo. Jest niedziela, 5 listopada. Zapraszam. Czekamy, czekamy. Jedna osoba. Słuchajcie, Zbigniew, Seweryn to są dobre pomysły, ale jeszcze nie z koperty. Ja mam w kopercie coś innego. Może warto przypomnieć sobie, kogo znacie na przykład, kogo macie w rodzinie. Czasami to pomaga, albo na przykład z kim ostatnio mieliśmy kontakt. A bardzo możliwe, to tak w ogóle, że jest osoba przed telewizorem, która tak ma na imię i która może po prostu się przedstawi. Jakiś pan też tak może być. Zapraszam serdecznie, imię bez litery A. 75480, SMS o treści gram. A no i ktoś gra z nami, bardzo mnie to cieszy. Witam na antenie, halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam, z tej strony Krystian, z kim mam przyjemność? Aleksandrą. Witam serdecznie, pani Olu, imię bez A. Piotr. Piotr. Jeszcze nie, jeszcze nie. Pozdrowienia dla pani, pozdrowienia dla pieska, którego słyszałem. Jeszcze nie Piotr. Jeszcze nie Piotr, dlatego że no, mamy w kopercie coś innego aniżeli Piotr, ale Piotr to jest dobry pomysł, prawda? Bo każdy z nas jakiegoś Piotrka zna. Każdy z nas. Nie ma możliwości, żeby nie znać jakiegoś Piotrka. Także to jest bardzo dobry trop. Zbigniew, Seweryn, Piotr. Czekamy dalej. Czekamy dalej. Proszę państwa, jedna osoba teraz już jest tutaj wolna do studia. Już można trafić, bo ja teraz z nikim nie rozmawiam, więc zapraszam serdecznie. Jeżeli wysyłasz SMS-a, automatycznie system oddzwania, a ty stajesz przed szansą na zdobycie, a dajmy 4. No dajmy 4, reżyser. No, czekamy na 4 zgłoszenie, więc dajmy 4. Dobrze, 4000. Proszę państwa, czekamy. Ja mam te pieniądze, oczywiście dysponuję gotówką, dysponuję gotóweczką. 4000, piękne pieniądze, dla kogo? Może teraz, może teraz. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witam? Jestem Adrian, moja propozycja to Eryk. Eryk, dobre, dobre, Eryk. Ale jeszcze nie z koperty, jeszcze nie z koperty Eryk, panie Adrianie. Więc ja jeszcze zapiszę tego Eryka. Eryk.
Próbujemy dalej, proszę Państwa. Jeszcze nie Eryk. Tych imion nie ma dużo. Tych imion nie ma dużo. Bez litery A. Bo jednak w większości polskich imion ta litera A się znajduje. Czy to będzie Mateusz, czy to będzie Dariusz, czy to będzie Władysław. No nawet więcej niż jedno A we Władysławie. Czy na przykład, proszę Państwa, będzie to Marcin, czy będzie to moje imię Krystian, czy będzie to Andrzej, moje drugie imię z kolei. No, musimy wymyślić coś, co jest bez A. Tak, ja mam na drugie imię Andrew. Na drugie imię mam Andrew, mówimy. Reżyser się pyta, czy Andrew. Andrew. Faktycznie, no. Andrew w wymowie nie ma litery A, ale jednak w pisowni tak. No dobrze, proszę Państwa, czekamy, czekamy. Imię bez litery A. Na przykład imię Zdzisław też nie pasuje. A propos Zdzisława coś zaraz powiem. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z kim mam przyjemność? Ja, Małgorzata. Miło mi, Pani Małgosiu, tutaj Krystian. Proszę bardzo, zagadka, imię bez A. Jerzy. Jerzy, dobre, dobre, proste. Każdy zna jakiegoś Jerzego, choćby Jerzego Chojnickiego znamy z klanu, ale to jeszcze nie Jerzy. To jeszcze nie Jerzy. Dobra. Albo Jerzy Owsiak na przykład, też znamy. Dobra, próbujemy dalej, proszę Państwa, jeszcze nie Jerzy. A właśnie, jak to był ten suchar, reżyser? Przypomnij mi to. No, przypomnij mi. No właśnie, jak nazwać dziecko urodzone dzisiaj? Proszę Państwa, kto wie, jak nazwać dziecko urodzone dzisiaj? No z dziś. To jest dziś. No dobrze, nieważne. Dziś ani Zdzisław nie pasują do zagadki, słuchajcie. Musi być imię w pełnej wersji. Tak jak w dowodzie, tak jak w paszporcie, tak jak na prawie jazdy. Musi być imię w pełnej wersji, więc jeżeli ktoś chciałby podać jakieś zdrobnienie, to też odpada. Nie można podać do zagadki z dziś, prawda? Zdzisław zdrobnienia. Dobrze, próbujemy dalej. Imię bez litery A. Zbigniew, Seweryn, Piotr, Eryk, Jerzy. Co jeszcze? Dobra, podnosimy kasiorkę, mówi reżyser, 4,5 tysiąca. No to mi się podoba, reżyserze, że tak już bez mojego proszenia jesteś skłonny podnieść kasę. Ale kto jest skłonny teraz wysłać SMS-a? Kto się zgłasza? Kto się zgłasza? Reżyser mówi, że jest 500+, po raz kolejny. No to reżyserze, nie jesteś na czasie, bo trzeba dać troszkę więcej plus. No dobrze, nieważne. Imię bez litery A, czekamy. Jest kolejne zgłoszenie, bardzo mnie to cieszy. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witam? Elżbieta z tej strony. Miło mi. Pani Elu, szukamy imienia bez litery A. To może będzie Wojciech? Wojciech. Dobre, dobre, Wojciech, prawda? Każdy z nas zna Wojtka jakiegoś, ale to jeszcze nie Wojciech. Jeszcze nie Wojciech. Oj, coraz mniej tych pomysłów. Coraz mniej tych pomysłów, mam wrażenie. Bo jednak tych imion bez A nie ma nieskończenie wiele. To jest wąska kategoria. To jest taka wąska grupa imion. Wojciech pojawił się na tablicy. Jeszcze nie z koperty. Co może być w kopercie? Polskie imię, znane imię. Dobrze kombinujecie, bo te imiona, które podajecie, są faktycznie znane, popularne, polskie. Tak samo w kopercie jest polskie imię, męskie imię. Kto wie? Imię bez litery A. Zbigniew, Seweryn, Piotr, Eryk, Jerzy, Wojciech. Dobra, reżyser, no to 5 tysięcy. A z takiej okazji, że jak podwyżka, to podwyżka. Dajmy do okrągłego rachunku 5 tysięcy. Mamy! Mamy nawet 5 tysięcy, świetnie. Nawet 5 tysięcy i mamy zgłoszenie, super. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Witam, witam. Witam, kogo witam? Piotr. Witam serdecznie, panie Piotrze, imię do zagadki? Grzegorz. Grzegorz, jeszcze nie Grzegorz. Też proste, też znane, spotykane często imię Grzegorz. Jeszcze nie w kopercie. Jeszcze nie w kopercie, proszę Państwa, trzeba jeszcze raz się zastanowić, jeżeli ktoś myślał o Grzegorzu, jeszcze nie Grzegorz, jeszcze nie Grzegorz, coś innego, słuchajcie, Zbigniew, Seweryn, Piotr, Eryk, Jerzy, Wojciech, Grzegorz, co jeszcze, proszę Państwa, kto się skupi, kto się zastanowi, kto strzeli w dziesiątkę? Ta osoba, która strzeli w dziesiątkę, będzie mieć 5 tysięcy więcej nawet, więc zapraszam. Imię w kopercie wszyscy znacie, jest to imię proste, znane, popularne. Nie trzeba naprawdę daleko szukać. Czekamy. 5 listopada dziś, program jest nadawany na żywo. Ponury dzień, pochmurny dzień. No przynajmniej tutaj u nas w Warszawie, ale też dzisiaj
akurat tak jechałem do Państwa dzisiaj samochodem, tak się złożyło, dzięki uprzejmości po prostu tutaj mojego reżysera. I proszę Państwa, sytuacja taka, że jak jechaliśmy tym samochodem, to wszędzie tak brzydko. Przez pół Polski jest brzydka dzisiaj pogoda, więc zapraszam tutaj, można sobie polepszyć nastrój. Imię bez litery A. Co może być w kopercie? Czekamy. Jest kolejne zgłoszenie. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam ponownie. Dzień dobry, witam. Proszę pana, to w takim razie proszę o ponowny pomysł. Może Kevin? Kevin? Polskie imię. Polskie imię, wie pan, ja to już mówiłem. Kevin, ja zapiszę tego Kevina. Faktycznie, no jest też polska wersja tego imienia zapisywana przez W, więc ja zapiszę przez W Kevina, bo jest taka wersja też. Natomiast my znamy tego Kevina samego w domu, prawda? Który na pewno będzie sam w domu znowu w Wigilię. Albo w Nowym Jorku. Natomiast, proszę Państwa, nie mam Kevina w kopercie. Ja mam imię polskie. Ja mam imię polskie. Dobra. 500 plus proszę. 500 plus proszę. Mamy. 5500 jestem gotowy oddać. Proszę Państwa, czuję się niemalże jakby to był jakiś bankomat albo maszyna, która te pieniądze tu wydaje. Naprawdę. Dlatego, że co chwilę ta nagroda rośnie, ale nie myślcie, że ona będzie tak wiecznie rosnąć. Tutaj naprawdę lada moment, no, reżyser powie, że niestety więcej pieniędzy nie da, więc warto jest się zgłosić teraz. 5500 do zabrania. Kto ma dla mnie pomysł? 75480, imię bez litery A. Czekamy. Zrobię sobie łyczka wody, pozwólcie, bo mi zasycha w gardle, jak tyle gadam. I czekamy. Imię bez litery A. Proste, naprawdę proste. Czekamy. Szanowni Państwo, kto ma dla mnie odpowiedź? Ładnie wygląda ta nagroda. Zdecydowanie. No, nie znamy tej sekundy, której tutaj będzie zwycięzca. W każdej sekundzie może być tak, że ktoś wyśle SMS-a, system oddzwoni i ktoś rozwiąże zagadkę. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Nie ma. Halo. To będzie Hubert. Hubert? Nie. Jeszcze nie Hubert. Jeszcze nie Hubert. Dziękuję. Pan chyba powiedział siema na początku. No to siema. Ale jeszcze nie Hubert. Jeszcze nie Hubert. Jeszcze nie Hubert. Hubert, no pozdrawiamy też oczywiście pana Huberta Urbańskiego, wspaniały dziennikarz, prezenter, prowadzący jednego z teleturniejów. Proszę Państwa, inny pomysł jednak jest potrzebny, nie Hubert, imię bez litery A. Zbigniew Seweryn, Piotr Eryk, Jerzy Wojciech, Grzegorz, Kevin, Hubert. Czegoś jeszcze brakuje, jeszcze coś na pewno zostało. Kto ma inny pomysł, kto pomyślał o czym innym? Czekam, no teraz jeśli SMS-a. 75480 SMS o 30 gram. Czekamy. Reżyser, no to jak podwyżka, to podwyżka. No tutaj bądź konsekwentny. Konsekwencje! Konsekwencje, reżyserze, w zachowaniu, bardzo proszę. 6000. Nie ma obniżki, nie! Jaka obniżka? Ty tam mi tam... Dobra, mamy. Proszę Państwa, to ja jeszcze dokładam tutaj 500 zł do nagrody, więc mamy teraz łącznie 6000 do zabrania. Czekamy. Sylwester się zbliża. No nie, reżyserze, no jeszcze trochę do Sylwestra. Aha. Czekamy. Proszę Państwa, jest dzisiaj 5 dzień listopada. I proszę Państwa, dzisiaj w tym programie będziemy mieli różne zagadki. Dlatego, że to jest zagadka tylko i wyłącznie na rozgrzewkę. Jak rozwiążemy tę zagadkę, będzie potem kolejna zagadka, która będzie premierowa. A potem jeszcze będzie jedna. Na pewno. A potem może jeszcze jedna. Także dużo dzisiaj się będzie dziać. Dużo dzisiaj się będzie dziać w programie. Słuchajcie, imię bez litery A. Kto ma dla mnie pomysł? Czekam tutaj z 6000 złotych. Jest zgłoszenie. Świetnie. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Witam. Witam serdecznie, kogo witam? Dagmara. Pani Dagmaro, udało się coś nowego tutaj wymyślić? Robert. Robert, fajne, fajne, każdy zna jakiegoś Roberta, ale jeszcze nie z koperty. Ale jeszcze nie z koperty, Robert. Robert, no faktycznie, nie ma w Robercie litery A. Robert. Próbujemy dalej, szanowni Państwo. Jeszcze nie Robert. Kto ma dla mnie pomysł, to ja teraz zapraszam.
6000 to jest nagroda, o którą gramy. Imię bez A. Robert, Hubert, Kevin, Grzegorz, Wojciech, Jerzy, Eryk, Piotr, Seweryn, Zbigniew. Są tutaj dobre pomysły. Tyle powiem. Jak patrzę na te imiona, są niektóre bardzo dobre pomysły. No, potrzebny jest strzał w dziesiątkę. Potrzebny jest strzał w dziesiątkę, potrzebny jest strzał prosto w tę kopertę. Ja tej osobie zapłacę nawet 6000 zł. Czekamy. Dużo imion odpada. Proszę Państwa, dużo tych imion odpada, jednak jak tak pomyślimy, weźmiemy imię Marcin, imię Krystian, imię Tomasz. Odpadają imiona, proszę Państwa, odpadają imiona, więc no, trzeba mieć coś, co jest bez litery A. Czekamy. No szybciej, słuchajcie, bo to nie znamy sekundy, w której będzie tutaj zwycięzca. Im szybciej wyślesz SMS-a, tym szybciej możesz wygrać, bo to może się stać w każdej sekundzie. Jest kolejne zgłoszenie. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witam? Urszulę. Witam serdecznie. Pani Ulu, imię bez A. Wiktor. Wiktor. Dobry pomysł, zdecydowanie. Natomiast to jeszcze nie piękne imię Wiktor, bo Wiktor to jest przepiękne imię. Natomiast jeszcze nie w kopercie. Jeszcze nie w kopercie. Wiktor. Ale sprytnie, no bo Wiktor pasuje, Wiktoria by nie pasowała, prawda? Ale Wiktor jeszcze nie z koperty. Piękne imię, prawda? Wiktoria to jest zwycięstwo, więc pewnie Wiktor ma tę samą etymologię, też taką zwycięską. Natomiast, proszę Państwa, to jeszcze nie imię Wiktor. Czekamy dalej. Imię bez litery A. W tej czerwonej kopercie, którą dostrzegacie, która jest tutaj zalepiona taśmami, jest jedno imię, polskie imię. Osoba, która poda to imię na antenie, zabiera ze studia, dajemy 7. Ale dawaj już 7, bo jedną podwyżkę przegapiliśmy, reżyser. Tak. Tak, 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 dawaj 7. Panie reżyserze, no nie, żadne 5. Jest. Jest, proszę Państwa, nawet 7000 mamy do oddania, więc naprawdę zapraszam, ale obawiam się, że więcej pieniędzy już może nie być w tej zagadce, bo musimy mieć nagrody na kolejne wyzwania. Dobrze, jest kolejne zgłoszenie, może kończymy. Imię bez litery A, dzień dobry, halo, halo. Nie, to będzie Krzysztof. Krzysztof? Jeszcze nie Krzysztof, proszę Pana. Jeszcze muszę zapisać tego Krzysztofa, chociaż też to jest fajny pomysł. Bo każdy z nas zna jakiegoś Krzysztofa. Krzysztof. Ale to jeszcze nie Krzysztof. Czekamy dalej. Proszę Państwa, jeszcze nie Krzysztof. Imię bez litery A. Zbigniew, Seweryn, Piotr, Eryk, Jerzy, Wojciech, Grzegorz, Kevin, Hubert, Robert, Wiktor, Krzysztof. No, wydaje mi się, że teraz już się uda. Bo tych imion naprawdę nie ma dużo. Słuchajcie, coś jeszcze zostało. Polskie imię, znane imię. Każdy może podać to imię, bo każdy z Was zna to imię. Czekamy na zgłoszenie. 75480 SMS o treści gram. Słuchajcie, szybciutko, bo jest która godzina? Już 14.52. Ja Wam powiem, że ja po tej zmianie czasu wciąż nie, jakoś tak nie doszedłem do siebie. Wciąż jestem jakiś taki do tyłu o tę jedną godzinę. No, ale musimy dawać radę. Słuchajcie, kto ma dla mnie imię bez A? Czekamy. Kochani, jedna osoba, ja sobie tutaj dolewam wody i czekam. I bardzo Państwa prosimy tutaj, żeby jednak być czujnym, być pod telefonem, jeżeli już zgłaszacie się do studia, bo później system chce oddzwonić, a nieraz się zdarza, że włącza się poczta głosowa na przykład. Także proszę Państwa, prosimy o czujność. Imię bez litery A, zapraszam. Ktoś może wygrać nawet 7000, więc zapraszam serdecznie, ale im szybciej, tym lepiej, dlatego że no to jest okazja na tu i teraz. Czekamy. A co to za efekty specjalne? Co to mamy za efekty specjalne, reżyserze? A po co takie... Reżyser mówi, że mamy tutaj... coś z kamerką. Proszę Państwa, ja cały czas jestem w studiu. Mam nadzieję, że reżyser tutaj wróci w odpowiedni kadr, ale no nie rób całego, wiesz,
twarzy na cały ekran, bo to nie wygląda dobrze, reżyserze. Proszę Państwa, ja cały czas jestem, jak dostrzegacie. Czekamy. Program jest nadawany na żywo, więc wszystko się wydarzyć może. O! Świetnie. Świetnie. Proszę Państwa, no jednak tak to bywa, że w programie na żywo wszystko się stać może. My nigdy nie wiemy, co się wydarzy, ale jest kolejne zgłoszenie. Świetnie. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Can you speak English? Yes, yes, please. Name without A. Sorry? Name without A. What does it mean? Please give me name without A. Name. Gianluca. Gianluca? Uh-huh. No, no. Gianluca is A. The last letter is A. Gianluca. No, thanks. Thanks. No, no, no. Gianluca, no. No, proszę Państwa, jesteśmy jednak na antenie Polonii 1. Może trafić osoba, która nie zna języka polskiego, po angielsku też można. Natomiast, proszę Państwa, Gianluca na pewno nie. Po pierwsze jest tam litera A, po drugie my szukamy imienia w języku polskim. Także to nie Gianluca. To nie Gianluca. Dobrze, czekamy. Proszę Państwa, kolejna osoba. 75480, SMS o treści gram. Nawet 7000 jestem gotowy zapłacić. Komu? Czekamy. Program na żywo. O czym dzisiaj się możecie naocznie przekonać, że program na żywo. Czekamy. Czekamy, czekamy. Nawet 7000 jest w tym momencie do rozdania. Pytanie, kto się zgłosi, pytanie, kto sięgnie po tę kasę. W niedzielne popołudnie, takie trochę szare, burę jesienne, w każdym razie no listopadowe, pierwsze niedzielne listopadowe, a tutaj do zdobycia nawet 7000. Proszę Państwa, kto się zgłasza? Szybciutko, bo tu uśniemy. Halo, pobudka, ludzie, imię bez litery A. Kto ma dla mnie pomysł? No patrzę, że sobie nie wiedzą już ludzie, co podać. Mało jest tych imion. Mało jest tych imion, jednak... Może daj 8000, reżyserze, żeby się tak lepiej tutaj myślało, żeby się lepiej skupiało, żeby się lepiej zastanawiało. Mamy, mamy. No i to mi się podoba. Słuchajcie, nawet 8000 mogę zapłacić tej osobie, która poda imię bez litery A. I jest ktoś, kto chce podać imię. Wspaniale. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam trzeci raz już dzisiaj. No świetnie, no ja też w takim razie witam po raz trzeci pana. Imię bez A, bardzo proszę. To może spróbujmy tak troszkę inaczej, Mieszko. Mieszko? Nie. Mieszko w kopercie, nie Mieszko. Mieszko w kopercie, nie Mieszko, to nie Mieszko. Natomiast też fajny pomysł, bo to też jest polskie imię, znane imię. Natomiast no, w dzisiejszych czasach już nie aż tak dobrze, wydaje mi się. Dobrze, Mieszko. Ło, tu już ode mnie wymaga, proszę Państwa, takiego schylania się do tablicy, więc może zacznę za chwilę pisać już w drugiej kolumnie, a może nie będę musiał zapisywać, dlatego że może ktoś odgadnie i może już będzie po zagadce. Więc teraz zapraszam do wysłania SMS-a 75480, SMS-u treści gramma. To jeszcze nie Mieszko. Mieszko w kopercie, nie Mieszko. Dobra, próbujemy dalej. Poczekaj, reżyserze, no ja wiem, że już powinno być po zagadce, bo już godzina 15 za 2 minuty. Pokaż, która jest godzina, reżyserze, może. Pokażmy ludziom, która jest godzinka. Wiem, że szczęśliwi czasu nie liczą, ale no właśnie, w naszym programie czas to pieniądz. Do godziny 15 tylko 2 minuty. Jest kolejne zgłoszenie. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z kim rozmawiam? Ewa. Pani Ewo, imię Besa. Imię Filip. Filip? Jeszcze tak. Nie. Jeszcze nie Filip, proszę pani. Jeszcze nie, ale to jest dobry pomysł, Filip. Natomiast jeszcze nie z koperty. Jeszcze nie z koperty Filip. Fajne imię Filip, ale jeszcze nie z koperty. Jeszcze to nie Filip, słuchajcie. 8000. Dobra, jest jeszcze czas do godziny 15. Proszę Państwa, 14.58 i 40 sekund. Kto się zgłasza teraz?
Czekamy. SMS o treści gram pod numer 75480 i automatycznie można trafić do studia. Nasz system oddzwania, tak jak do pana, który tutaj, jak słyszeliście, kto ogląda program dłuższą chwilę, trafił już trzykrotnie dzisiaj do studia, więc łatwo jest trafić do programu. Czekamy. Ciekawe, kto wygra. Czy to będzie osoba z północy Polski, z południa, Polska zachodnia, Polska centralna? Nie wiemy nigdy, prawda? Kto jest z nami? Czekamy. Kochani, 8 tysięcy złotych do zabrania, 14.59 i 20 sekund. Kto ma dla mnie odpowiedź? Kochani, w tej kopercie jest proste imię. Wy wszyscy znacie to imię. To jest aż niesamowite, że reżyser daje za prostą zagadkę tak dużą kasę. Bo to jest 8 tysięcy za naprawdę coś prostego. Wszyscy się zgodzicie, jak tylko padnie ta odpowiedź, że to imię jest naprawdę proste. Ja się pod tym podpisuję, Christian Lis. To jest proste imię. Naprawdę nic wyszukanego, nic trudnego. Czekamy. Imię bez A. Jest kolejne zgłoszenie. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kogo witam? Monika. Pani Moniko, imię bez A. Szymon. Szymon, jeszcze nie. Jeszcze nie Szymon. Imię na topie, jakby nie było. Przez wybory, prawda, pan Szymon Hołownia przecież w wyborach gwiazda. Natomiast jeszcze nie. Ja tu jeszcze zapiszę tego Szymona. Szymon. Szymon. No przecież nie ma ciszy wyborczej, reżyser. To można mówić Szymon Hołownia, Donald Tusk. To przecież nie są zakazane słowa ani nazwiska. Dobrze, zapraszam. Zapraszam serdecznie państwa. No różne były, różni są liderzy, prawda, ugrupowań teraz, które będą tworzyć rząd. Ale na przykład Jarosław nie pasuje, prawda? Jarosław ma litery A, nawet dwie, więc Jarosław na pewno nie jest w kopercie. Proszę państwa, no na przykład. No dobrze, czekamy. Imię bez litery A. Donald też nie jest w kopercie, bo Donald ma literę A. Władysław też ma literę A. Nawet dwie. Sławomir ma dzisiaj imieniny, no właśnie, no ale Sławomir odpada, bo Sławomir ma A. A ciekawe, co tam u tego Sławomira z tą Kairą. Czy oni jeszcze śpiewają? Bo tak jakoś ucichło. Taki znany Sławomir, na pewno państwo kojarzycie, Miłość, Miłość z Zakopanem i tak dalej. Coś tak ucichli. Dobrze, 8 tysięcy, zapraszam serdecznie, kto się zgłasza? 75480 to jest numer zgłoszeniowy, SMS o treści gram. Jest kolejne zgłoszenie, wspaniale. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Halo, halo, witam, witam. Witam. Moje imię to jest tak, Włodzimierz. Włodzimierz, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale pan też tym politycznym kluczem. Natomiast jeszcze nie Włodzimierz. No dobra, jeszcze jak się popieści, to Włodzimierz pod Szymona wejdzie. Jak się popieści, to się zmieści. Jak się popieści, to się zmieści Włodzimierz pod Szymonem. Natomiast, proszę państwa, to jeszcze nie z koperty. Włodzimierz, popieściliśmy i się zmieścił pod Szymonem. Natomiast, słuchajcie, to jeszcze nie z koperty Włodzimierz. Także co może być w kopercie, słuchajcie? Imię bez litery A. Jesteśmy na dobrym tropie. Naprawdę jesteśmy na dobrym tropie. Tak? Tak bym powiedział. Ale coś mamy w kopercie innego, słuchajcie. Kto pomyślał o innym imieniu? Teraz... Za bardzo krzyczę. Ojej. Kompresor nie daje rady z powodu mojego krzyczenia, mówi reżyser. No to postaram się być spokojniejszy. Dobra, jeszcze 1000 do nagrody, mówi reżyser z tej okazji, że ja się tutaj nakręciłem jak Kataryna. No czasami tak mam. Dobra, 75480, SMS o 30 gram, nawet 9000 do zabrania, imię bez litery A, zapraszam. Zapraszam, zapraszam państwa, jest to program nadawany na żywo. Jak dostrzegacie pod logo stacji, jest dzisiaj niedziela, 5 dzień listopada. Co tam tak zabawnie w tej reżyserce? To co tam takie śmiechy? Proszę się tam nie śmiać ze mnie. Czekamy, kto się zgłasza? Proszę państwa, Włodzimierz, Szymon, Filip, Mieszko, Krzysztof, Wiktor, Robert, Hubert. Dużo tych propozycji, więc chyba już ludzie nie mają pomysłu, ale coś musi jeszcze być do podania. Ktoś podaje, wspaniale. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią. Jak ma pani na imię?
Maria. Pani Marysiu, udało się? Jeszcze coś nowego. Imię bez A. Leon. Leon? Faktycznie. Faktycznie Leon, nie ma litery A. Leon zawodowiec na przykład, ale jeszcze nie z koperty Leon. Jeszcze nie z koperty Leon. Fajny pomysł. No fajny pomysł, warto było sprawdzić tego Leona. Natomiast to jeszcze nie Leon. Dobrze, czekamy dalej. Słuchajcie, jest godzina 15:04. Umówmy się, proszę Państwa, maksymalnie do godziny 15:10. Dobrze? Także teraz czekam już na ostatnią propozycję, tak żeby do 15:10 ta zagadka została zakończona, żebyśmy już mogli przejść do kolejnego konkursu. Nawet 9000 do zabrania. Proste imię w tej kopercie. Jakie? Aż dziwne, że jeszcze nie usłyszałem tego imienia. Naprawdę aż dziwne. No, program na żywo. My nigdy nie wiemy, kto ogląda program. Jakie mają Państwo skojarzenie? Jakie mają Państwo na przykład no, znajomości? Bo czasami jest tak, że ktoś może znać kogoś o tym imieniu, które jest w kopercie. Ktoś, kto ogląda program, może mieć tak na imię, bo to jest znane imię, polskie. Kto ma dla mnie pomysł? 75480 SMS o treści gram. Patrzę, że no już chyba nie wiedzą ludzie, bo to już jednak... Im dalej w las z tymi imionami, tym mniej możliwości. To już ciężko wpaść na coś nowego. Ale może, może jeszcze ktoś coś wymyśli. Czekamy. Jest zgłoszenie. Super. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witam? Kogo witam? Dzień dobry. Dzień dobry. Ale chyba jakiś podgłos idzie. Nie, nie, no ja odpowiadam dzień dobry po prostu do pani. No dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę pani, jesteśmy w programie. Imię bez litery A, bardzo proszę. Henryk. Henryk? Nie, jeszcze nie z koperty Henryk. Zapisuję Henryka. Zapisuję Henryka, ale to jeszcze nie Henryk. Henryk. Dobra, próbujemy dalej. Słuchajcie, jeszcze nie Henryk. Co może być w takim razie w kopercie? Jeszcze nie Henryk. Dobrze, to dorzuć jeszcze 500 reżyserze, mamy 9,5. 9,5 wyłożone na stół, słuchajcie. Bardzo ładna nagroda. Przypomnę, bardzo bym prosił, żebyśmy rozstrzygnęli tę zagadkę do godziny 15:10, więc czekam na ostatnie pomysły. Jeżeli jest osoba, która ma dla mnie pomysł, to teraz można się zgłosić, teraz można wysłać SMS-a. 75480 to jest numer. W treści SMS-a trzeba wpisać słowo gram i wtedy nasz system oddzwania na komórkę. W tej kopercie jest imię, które wszyscy Państwo znacie. Imię znane, imię doskonale rozpoznawalne, tak można powiedzieć. Czekamy. Jeszcze jest chwilka, więc ja jeszcze czekam. Można naprawdę teraz wykorzystać okazję, można wygrać 9500, bo nagroda urosła do takich, no, nie boję się użyć słowa, gigantycznych rozmiarów. Kto ma dla mnie odpowiedź? Nie wiedzą już ludzie, reżyser. No, jednak mózg się sugeruje. Jak ktoś teraz dołączył na przykład do oglądania programu, no ma już problem wymyślić, bo już dużo tych pomysłów padło. Ale może teraz. Zobaczymy. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Witam ponownie, witam. Piotr. Witam. Witam serdecznie. Panie Piotrku, co jeszcze się udało wymyślić? Józef. Józef. Jeszcze nie. Jeszcze nie Józef. No tak, Józkowi Beata Kozidrak nie chciała darować nocy. O Józku śpiewała też Violetta Villas, bo stwierdzała, że Józek wszystko wie. Józek, takie imię bardzo muzyczne, bardzo takie często spotykane w polskich piosenkach, ale jeszcze nie w naszej kopercie, Józef. No dobrze, próbujemy dalej, słuchajcie. Tak samo dobrze znane jest to imię w kopercie jak Józef. Naprawdę tak samo dobrze znane. Tak samo dobrze znane jak Henryk. Tak samo. To jest proste imię. Polskie imię proste. Wszyscy znacie to imię. Czekamy. 15:08 będzie za sekundę. No właśnie w tym momencie wybiła. Więc słuchajcie, jeszcze 2 minutki. Czekam na ostatnie pomysły. W tej chwili można się zgłosić. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby tutaj podać swój pomysł, to ja zapraszam. Tej osobie, która odgadnie, co jest w kopercie, płacę nawet 9500. Skąd wiesz? Może właśnie Twój pomysł jest warty te duże pieniądze. Może jest tak, że po prostu te pieniądze są na wyciągnięcie telefonu, wyślesz SMS-a i okaże się, że wygrasz. Czekamy. Program jest nadawany już od prawie roku, w każdą niedzielę. Bardzo łatwo jest do programu trafić.
Sami słyszycie, że to są wszystko wasze pomysły. Jest kolejny pomysł. Miejmy nadzieję, że trafiony. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Halo? Halo, halo? Trzy? Halo? Dwa? Halo, halo, jeden? No, niestety, niestety, trzeba się odważyć. Jak już trafiacie do studia, trzeba się odważyć, trzeba podawać imię, dobrze? Bo ja nie mogę tak czekać nieskończoność. Mogło być tak, że ktoś zauważył na tablicy pomysł, który chciał podać. I wtedy tak szybko nie przyjdzie do głowy coś nowego. Więc proszę Państwa, musicie mieć nowy pomysł i wtedy ja zapraszam do studia pod numer widoczny w dolnej części ekranu. No z tym, że reżyser, ja mam wrażenie naprawdę, że już ludzie chyba nie mają pomysłów. Może być tak, że już ludzie nie wiedzą, co by tutaj w ogóle jeszcze podać. Czekamy. 15:09. Imię bez A musi być, pamiętajcie. Józef, Henryk, Leon, Włodzimierz, Szymon, Filip, Mieszko, Krzysztof. No, ładne pomysły. Niektóre są bardzo blisko, niektóre są naprawdę bardzo blisko. Natomiast jakoś tak się złożyło, panie i panowie, że jeszcze nikt nie podał odpowiedzi tej, którą ja mam w kopercie. A to jest coś prostego. Dobrze, reżyserze. Dziękuję ci. Wow. Dziękuję ci. Nawet 10 000 zł, słuchajcie, jestem gotowy zapłacić, bo minęła 15:10, świetnie. Dobrze, to ja proponuję 10 błyskawicznych chwil na tych 10 000. Tak się umówmy. Żeby tutaj dać jeszcze szansę, bo tak atrakcyjną nagrodę to szkoda jest przepuścić okazję. Mamy teraz zgłoszenie. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witam? Weronika. Witam serdecznie. Pani Weroniko, szukamy imienia bez A. Słucham uprzejmie. Ryszard. Ryszard? Tak. Proszę pani, bez A. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Nie, proszę państwa, nie może być imię Ryszard. Nie, nie. Ryszard ma literę A. Ryszard. Ryszard. Tam jest A. Ryszard. Proszę państwa, nie. Ryszard nie. Dlatego, że my szukamy imienia bez litery A. Ryszard. Ryszard ma A, więc na pewno nie może być Ryszard. Kto poprawi? Słuchajcie, to nie Ryszard, to nie Ryszard. Dlatego, że jak dostrzegacie, imię bez A. Ryszard, Ryszard ma A, więc nie może być Ryszard. Nie może być Ryszard. Kto ma dla mnie odpowiedź? Słuchajcie, pani była nieskupiona. Pani była nieskupiona. Musicie państwo się skupić tutaj, wysyłając SMS-a. Trzeba się tak skupić, trzeba przeliterować sobie to imię, które chcecie podać, bo Ryszard ma A. Dobrze, imię bez A, czekamy. Nawet 10 000. Proszę państwa, jedna osoba, kto się teraz zgłasza? Nie wiedzą już ludzie, widzisz, że reżyser ci mówię, no to za dużo już mamy tych imion. Ja się dziwię trochę, że jeszcze nikt nie podał tego imienia z koperty, bo to jest proste. Naprawdę to jest proste. Ja mam tutaj 10 000, piękna kasa, słuchajcie, na święta jak znalazł. A my nagrodę wyślemy już, dzisiaj jest 7 listopada. W ciągu 2 dni roboczych, we wtorki mamy wysyłane przelewy. Także szybciutko ktoś z was będzie miał tę kasę. Nawet 10 000, czekamy. Byle nie był ktoś, kto poda Ryszard, no bo Ryszard ma literę A, ale jest kolejne zgłoszenie, super. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kogo witam? Joanna. Witam. Panie Joasiu, z tej strony Krystian. I teraz przejdźmy już do zagadki. Imię bez A. Zenon. Zenon? Nie. Nie. To nie Zenon. Aj, 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 dziękuję. Aj, aj. Faktycznie, no, można znać Zenona. Można znać Zenona, choćby Zenka Martyniuka. Jak najbardziej Zenon. Ale to jeszcze nie z koperty Zenon. Jeszcze nie z koperty Zenon. 10 000 do zabrania. Daj reżyser tutaj jakieś chwile, dobrze? Żebyśmy tu mieli ograniczony troszkę ten czas, bo zależy nam na czasie. Nie wiem, ile możesz dać tych chwil. Dobra, 10 chwil na 10 000. Myślę, że wystarczy. Myślę, że wystarczy. Z tym, że te chwile będą upływać bardzo szybko. My nie znamy chwili, w której tutaj do studia trafi ktoś z poprawną odpowiedzią. Nie znamy chwili. Jeżeli chcesz być osobą, która tutaj trafi, tak jak te wszystkie osoby, które trafiają, wysyłaj teraz SMS-a. Bardzo łatwo to zrobić. Wystarczy wziąć komórkę, napisać gram, wysłać pod numer 75480 i nasz system oddzwoni do ciebie. Na żywo się wtedy połączymy, podasz odpowiedź.
łatwo jest trafić do studia. Gwarantuję Państwu, że tutaj nie ma kolejki na linii. W tym momencie można się zgłosić. Jest kolejka na linii, reżyser? Nie ma. Nie ma kolejki, więc można śmiało teraz wysłać SMS-a. 75480, SMS do treści gram. Nawet 10 tysięcy do zabrania. Czekamy. O, o, teraz ktoś trafił do studia, wspaniale. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witam? Bożenę. Pani Bożenko, imię bez A? Leszek. Leszek, fajne, tak. Fajne Leszek. Bardzo dobre, Leszek. Jeszcze nie z koperty Leszek. Jeszcze nie z koperty Leszek. No, znany Leszek Balcerowicz na przykład, prawda? Leszek. Ale to nie Leszek. To nie Leszek. Proszę Państwa, szukamy dalej, to nie Leszek. 8 chwil, nawet 10 tysięcy. Warto jest sprawdzić pomysł. Ja Wam mówię, to jest bardzo proste imię. Proste, mam na myśli, że no każdy z Was zna to imię. Nie trzeba daleko szukać. Nie trzeba gdzieś grzebać, prawda, po jakimś słowniku imion. Gdzieś, prawda, szukać w leksykonie. Nie, to jest imię, które można z głowy podać. Bez problemu. Tylko właśnie, no, kto ma taki pomysł inny niż te, które mamy na tablicy? Czekamy. Proszę Państwa, jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Są na tablicy bardzo dobre odpowiedzi, ale ja potrzebuję mieć strzał w dziesiątkę. I tej osobie zapłacę nawet 10 tysięcy. Warto spróbować. Zapraszam. Wyślijmy tego SMS-a wspólnie. Ja tutaj może tak dla porządku te 10 tysięcy, które mam do oddania komuś z Państwa, wkładam sobie tutaj na serce, aż mi stuwa leci. Słuchajcie. No program na żywo. Dzisiaj macie dowód, że program jest naprawdę nadawany na żywo. Dobra. Ja tutaj sobie wkładam ten 10 tysięcy i wysyłamy teraz SMS-a. Uwaga. 75480 SMS o treści gram. Czekamy. Czekam na SMS-a. Kochani, jedna osoba. Kto się zgłasza teraz? Jeszcze jest 6 chwil, więc jeszcze spokojnie możemy tutaj wygrać to. Chyba już ludzie nie wiedzą. Chyba już ludzie nie wiedzą, co tu podać. No ale musi ktoś myśleć o tym imieniu, bo to jest naprawdę proste imię, znane. Imię bez litery A. Kto wie? Czekamy. Program na żywo, niedziela, 5 listopada. Ja czekam teraz na dźwięk SMS-a. Jak tylko ten SMS tutaj trafi, momentalnie system oddzwania i ja witam na antenie. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co jest, bo może już ludzie naprawdę nie wiedzą. No, ale reżyser, wiesz co, mamy już dużo tych pomysłów i może być tak, że po prostu ktoś na przykład dołączył do oglądania programu i widzi, że tu jest tyle tych pomysłów i nic nie pasuje. Słuchajcie, no jakoś tak się złożyło, że jeszcze po prostu nikt nie pomyślał o tym imieniu z koperty, a to jest bardzo znane imię, doskonale znane imię. Kto się zgłasza? Już można trafić, tutaj do mnie, zapraszam. Jest ktoś, super. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witam? Ewę. Pani Ewo, imię bez A? Ireneusz. Ireneusz, faktycznie nie ma litery A. To jest dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty. Ireneusz. Ireneusz, jeszcze nie z koperty. Jeszcze nie z koperty. Ireneusz. Ireneusz. No jeszcze nie. Jeszcze nie Ireneusz. Proszę Państwa, co może być w tej kopercie czerwonej? Nie Ireneusz, ale tu mam też imię bardzo dobrze znane. Aż się zastanawiam, czy ten Ireneusz nie jest trudniejsze imię niż to, co mam w kopercie. Spróbujmy teraz. Może ktoś ma dla mnie inny pomysł. Zapraszam. 75480 SMS o treści gram. Czekam, zapraszam. Jedna osoba teraz. Uwaga, czekamy na zgłoszenie. Jeżeli teraz masz pomysł, to wyślij sobie SMS-a, możesz wygrać nawet 10 tysięcy. Trzymam kciuki, życzę szczęścia.
to? Śmiało teraz, kochani, jedna osoba. Czekamy. Jest zgłoszenie, może się teraz uda. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Maria. Witam serdecznie. Moje pani... imię Maria. Witam serdecznie Pani Marysiu, moje imię Krystian. A do zagadki? Benedykt. Benedykt. Oj, no to Pani tak naprawdę, no, ładne imię, prawda? To był papież już teraz świętej pamięci, ale nie. To jeszcze nie Benedykt. To nie Benedykt, chyba za trudne to jest. W ogóle, wiecie Państwo, no ja mam naprawdę... Na pewno trudniejsze imię jest Benedykt niż to, które ja mam w kopercie, bo ja mam naprawdę polskie imię w kopercie, znane, popularne. Trzy chwile, jeszcze czekamy. Pani Maria podała imię Benedykt, za trudne. Powiem tak, kochani, osobę o tym imieniu znacie, a osobę o imieniu Benedykt, no oprócz papieża, prawda, który był Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, mało możemy mieć innych Benedyktów, tak myślę. Trzy chwile. Czekamy, proszę Państwa, jedna osoba, teraz można, śmiało wyślij SMS-a, może akurat właśnie Ty wygrasz 10 tysięcy, my nigdy nie wiemy kto. Kasa jest przygotowana, jak dostrzegacie, ja tutaj mam te pieniądze, one mi się tu trochę schowały, ale one cały czas są. Zapraszam Państwa, w tym programie wygrywa się co tydzień. Kto wygra dzisiaj? Każdy z Was ma teraz szansę. Jeżeli oglądasz ten program, weź komórkę, wyślij SMS-a, momentalnie możesz tutaj trafić. I może się okazać, że to niedzielne popołudnie będzie dla Ciebie szczęśliwe. Czekamy, dwie chwile. Jest SMS, uwaga. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Pana w programie. Proszę Pana, imię Beza. Jerzy. Był tutaj. Jako piąty pomysł, jak Pan dostrzega, był Jerzy. Nie. Musi być nowy pomysł, dlatego że to, co mamy na tablicy, to są już pomysły sprawdzone, więc wiadomo, że żaden z tych pomysłów, żadne z tych imion nie jest w kopercie. Ja potrzebuję mieć coś nowego. Słuchajcie, dwie chwile, jeszcze czekam. Nawet 10 tysięcy złotych, dla kogo? Kto ma dla mnie nowy, no nie wiedzą już chyba ludzie. Chyba już nie mają ludzie pomysłu, no. Aż, no może tak być, wiesz, reżyser, bo to jest jednak, tych imion jest niewiele. Słuchajcie, czy ktoś jeszcze tutaj coś poda? Czekam na SMS-a. Uwaga. Ostatni moment. Kochani, bo zaraz będzie za późno. Ja nie chcę, żeby było tak, żeby... O, ale może teraz kończymy grę. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Witam ponownie, Piotr z tej strony. Witam, panie Piotrze. Może Zygmunt. I bardzo dobrze, panie Piotrze. Rewelacja, ja już pokazuję, że to jest rewelacyjna odpowiedź. Aż mi ucho wypadło z wrażenia. Już pokazuję, tylko sobie ucho poprawię. Panie Piotrze, czy to było trudne? No, troszkę nam to zajęło. Ale nie takie trudne, Zygmunt. Oczywiście, no troszkę nam to zajęło odgadnięcie, ale Zygmunta przecież każdy zna, na przykład Zygmunt Heizer, bardzo znany. Panie Piotrze, na tym etapie... Zygmunt, proszę pana. Jeszcze raz? Mam dziadka Zygmunta, świętej pamięci, ale... Okazał się szczęśliwy. Chyba pomógł mi troszeczkę. Może tak być. Panie Piotrze, jest już nagroda gwarantowana. Teraz gramy o dodatkowe pieniądze. Mam nadzieję, że jest Pan gotowy. Zaczynamy. Nad którą rzeką leży Kazimierz Dolny? Kazimierz Dolny nad którą rzeką leży? Mhm. Nad Wisłą. Dobrze. Kiedy obchodzimy w Polsce Dzień Matki? Dzień Matki obchodzimy kiedy w Polsce? 26 maj. Bardzo dobrze. Jakiego państwa stolicą jest Bejrut? Bejrut? Bejrut jest stolicą... Li?
Libanu. Libanu, bardzo dobrze, ale niestety czas już dobiegł końca. Panie Piotrze, wobec tego jest dla Pana nagroda gwarantowana. Są pieniądze oczywiście, które Pan zabiera. Serdecznie gratuluję, cieszę się, że udało nam się odgadnąć zagadkę Zygmunt. A teraz przed nami, słuchajcie, nowy konkurs, zupełnie nowy, zupełna nowość w naszym programie. Będzie jeszcze chwila czasu, żeby zerknąć, zanim zaproszę Państwa na chwilę przerwy reklamowej. Zobaczcie, trzeba znaleźć inny numer niż 78. To jest polecenie w tym konkursie. Czyli, słuchajcie Państwo, mamy zestawienie numerów, 78 tutaj się pojawia w większości, ale gdzieś został wkomponowany inny numer. I Waszym zadaniem jest znalezienie nawet nie tyle, gdzie on jest, ale jaki numer jest inny. To jest nowy konkurs, konkurs nazywa się Zagadkowy Numerek. Więc dajmy właśnie taki komunikat, bo szukamy tego zagadkowego numerka. Szukamy tego zagadkowego numerka tutaj na tym, w tych numerkach, bo jak dostrzegacie, no mamy 78, ale gdzieś został tutaj wkomponowany inny numer i Państwa zadaniem jest podać mi, jaki jest ten zagadkowy numerek. Nie gdzie on jest, tylko jaki on jest. Znajdź inny numer niż 78. To jest polecenie w zagadce. Nawet 5000 zł to jest nagroda. Czekam na zgłoszenie. 75480 to jest numer zgłoszeniowy, SMS o treści gram. Czekam na inny numer niż 78. Trzeba sobie podejść do telewizora może. Spróbujcie Państwo. Jest chwilka czasu, zanim się pojawi przerwa reklamowa. Może się uda szybciutko. Zagadkowy numerek. Panie i Panowie, szukamy, który numerek jest inny. Jaki to numerek? Polecenie w zagadce. Znajdź inny numer niż 78. No teraz się może okulary przydadzą. Ja sobie założę. To jest nowa zagadka. Zagadka z ostatniej chwili, proszę Państwa. Naprawdę, nowa zagadka. Ja tutaj patrzę, szukam. Szukamy innego numerka i ja komuś zapłacę za ten zagadkowy numerek. Nawet 5000. To będzie taki nasz mały sekret. Wygrasz u mnie za zagadkowy numerek. Zapraszam. 75480, SMS o treści gram. Dobrze, to ja sobie tutaj szukam. Teraz jest przerwa reklamowa. Czekam na zgłoszenie w trakcie przerwy reklamowej. Widzimy się za 3 minuty. No i tak sobie tutaj patrzę i czekam, proszę Państwa, i szukam. Jeszcze nie widzę. Krystian Nis, witam serdecznie po przerwie. Słuchajcie, szukamy zagadkowego numerka. Jest to nowość w naszym programie, jest to nowa zagadka. Dostrzegacie, mamy planszę. Na tej planszy jest tych numerków ile? 2, 4, 6, dużo. Dużo. Dużo, poczekajcie, ja policzę. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 razy 7, proszę Państwa, czyli to jest 77. Dobrze myślę? Wow! Wow! Znam tabliczkę mnożenia. Słuchajcie, dobrze, 77 numerków mamy tutaj do porównania. Jeden numerek się różni. Ja nie pytam Państwa, gdzie jest inny numerek, tylko jaki to numerek. I komuś z Państwa za ten zagadkowy numerek zapłacę nawet 5000 zł. Pytanie, jaki zagadkowy numerek jest tutaj wkomponowany, bo tu nie wszędzie jest 78. Tu gdzieś jest coś zmienione, słuchajcie. Któryś numerek tutaj jest tak... No dodatkowo i trzeba podać ten zagadkowy numerek. Jeżeli chcesz podać ten zagadkowy numerek, wyślij do mnie SMS-a o treści gram pod numer 75480 i ja mogę zapłacić za zagadkowy numerek nawet 5000 zł. Więc ja myślę, że to jest taki numerek na bogato, który tutaj możemy w to niedzielne popołudnie na żywo sobie rozegrać. Zapraszam serdecznie. Premiera zagadki. Kto już ma? Może to powiększ na chwilę, na minutkę, bo to jednak jest spostrzegawczość potrzebna, reżyser. Dasz radę to powiększyć? O, mamy! Jak się popieści, to się zmieści na całym ekranie, proszę Państwa. 5000 zł jest do zabrania. Chodzi o zagadkowy numerek. Tutaj, jak widzicie, no jest 78, ale gdzieś jest na pewno inny numerek. No i właśnie pytanie, jaki to jest ten inny numerek? Wiesz co, reżyser, no mamy te 70, to ja bym tutaj dał minutę, dobra, jest czasu na szukanie, ale dajmy 7000. Dajmy 7, prawda? Bo będzie tak nam się to ładnie komponować. 7. Dajmy 7 tysięcy. Nie, no 6 tysięcy to tak. Dajmy 7. O, mamy. Mamy 7 tysięcy, świetnie. 7 tysięcy złotych, proszę Państwa, 40 sekund. Zagadkowy numerek. Znajdź numer inny niż 78. Jeżeli uda Ci się znaleźć,
No to zapraszam do studia. 75480, SMS o treści gram. I wtedy system błyskawicznie odzwania do kogoś z Państwa. 7000 zł w puli. Trzeba będzie na antenie podać, jaki numerek jest zagadkowy, prawda? Który jest inny? Ha, no ja jeszcze nie wiem, bo wszędzie chyba jest 78. A jest na pewno ten zagadkowy numerek? Mówi reżyser, że jest gdzieś, no. Gdzieś jest zagadkowy numerek. Proszę Państwa, czekamy na osobę, której będę mógł zapłacić za taki zagadkowy numerek. Mamy 0. Dobrze, zapraszam teraz. Jeżeli jest osoba, która tutaj wpada i podaje zagadkowy numerek, to ja zapraszam. 75480, SMS o treści gram. Komu zapłacę nawet 7000 za zagadkowy numerek? Czekam. Przypomnę Państwu, trzeba będzie podać na antenie tę liczbę, która no, jest inna od większości. Chyba szukają jeszcze ludzie. No dobrze, czekamy. Słuchajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Jedna osoba wystarczy. Ktoś, kto teraz wysyła SMS-a, może spodziewać się, że system oddzwoni i że właśnie 7000 powędruje. My wysyłamy nagrody bardzo szybko, w ciągu 2 dni od zakończenia zagadki, czyli już we wtorek nagroda będzie wysłana. 7000 w grze, premiera zagadki. Czekamy, proszę Państwa, na osobę, która widzi zagadkowy numerek. Zagadkowy numerek to nowa zagadka. Szukamy numerka, który nie pasuje do pozostałych. Skąd w ogóle wyczesnałeś tę zagadkę, reżyser? Jak to nie możesz powiedzieć? Reżyser mówi, że to jest jego tajemnica. No dobrze, słuchajcie, zagadkowy numerek. Kto nam podaje ten zagadkowy numerek? Dobra, reżyser, był ten czas na szukanie. Dajmy ostateczny czas na rozwiązanie tej zagadki. Ile możesz dać? 7 chwilek? Niech tak będzie. Niech tak się stanie. Dobrze, proszę Państwa, mamy 7 chwil, ale nic więcej nie dam, bo mamy kolejne gry do rozegrania. Więc w ciągu tych 7 chwil zapraszam do studia. 75480, SMS o treści gram. Chyba nie widzą ludzie. Chyba tego nie widać, bo jest za dużo tych numerków. Jest 77 numerów, tylko jeden się różni. Ja nie pytam, gdzie on jest, tylko ja pytam, jaki to numerek. Nie widzą ludzie. To jest chyba może... Trochę ta czcionka jest taka niewyraźna. Gdyby to było takie bardziej czarne, ale to jest takie szare jakieś... Nie jest to takie łatwo... To ma za zadanie utrudnić, domyśliłem się, no bo jeżeli mamy 7000, może nie być widać tego numerka w każdym telewizorze. Zależy, jakie mają Państwo ekrany. Natomiast czekam na osobę, która poda ten zagadkowy numerek. Czekamy. Czekamy, proszę Państwa, nawet 7000, nawet 7000 do zabrania. Zagadkowy numerek, czekamy na zagadkowy numerek. Nie widzą ludzie. Nie, to wiesz co, reżyser, jak jest nowa zagadka, to my nigdy nie wiemy, jak to pójdzie. A może ludzie myślą, że trzeba podawać, gdzie on jest? Kochani, nie trzeba podawać, gdzie jest. Trzeba podać, jaki to numerek. Nie wszędzie jest 78. Kto wie? 6 chwil. Chyba tego nie widać. Może to jest za trudne, może to jest za małe gdzieś, może być tylko jedna cyfra zmieniona. Wiecie, kochani, bo nie jest tak, że może ten numerek jest całkiem inny, że na przykład gdzieś jest nagle 16 albo gdzieś jest nagle 25. Nie, może być tak, że tylko jedna cyfra jest zmieniona w zagadkowym numerze. No, czekamy. 5 chwil. Proszę Państwa, jedna osoba wystarczy. Kto zauważył zagadkowy numerek? Słuchajcie, nie czekamy do zera. W każdej chwili tego odliczania można trafić do studia, można wysłać SMS-a. 75480, SMS o treści gram. Czekam na osobę, która poda nam, jaki tu jest ten zagadkowy numerek. Program na żywo, niedziela, 5 listopada. Jeżeli wysyłasz SMS-a, możesz od nas dostać telefon zwrotny. Wtedy na antenie podajesz mi zagadkowy numerek. Kochani, komu zapłacę za zagadkowy numerek? Czekam. Nie widzą ludzie.
Reżyser, mogłeś to zrobić takie całkiem czarne. Bo jak to jest takie szare, to może ludzie tego nie dostrzegają. Ale specjalnie tak zrobione, specjalnie tak zrobione, specjalnie tak zrobione. No tak mi będziesz teraz opowiadał, że specjalnie tak zrobione. Reżyser robi się zagadkę przystępną, a nie specjalnie tak zrobione. Co to znaczy specjalnie tak zrobione? Ale reżyser, ma być zagadka łatwa, bo tutaj ludzie nie wiedzą, no i teraz ja tu czekam z tym zagadkowym numerkiem. Nie będę zadowolony, jak będzie niższa nagroda. Zdaję sobie sprawę, że za łatwą zagadkę może być mniej kasy, ale no tutaj widzisz, no ludzie nie widzą. Proszę Państwa, czy ktoś widzi zagadkowy numerek? Wystarczy jedna osoba, która poda. Trzeba wysłać teraz SMS-a i my możemy oddzwonić. Tylko nie ma co strzelać, na chybił trafił. No trzeba jednak podać ten numerek, który faktycznie jest inny niż 78. Cztery chwile. Nie widać tego pewnie w telewizji, reżyser, wiesz? Ale mówię ci, no w telewizji jest trochę jakość słabsza. No zobaczymy, przekonamy się, słuchajcie. Mam nawet 7000 do oddania. Kto się zgłasza? Kochani, im szybciej, tym lepiej. Naprawdę, nie ma co czekać do zera. Jeżeli ktoś teraz widzi, to ja teraz mogę tutaj mieć tego SMS-a i możemy oddzwonić. Dobrze, wybierzmy razem numer SMS-owy. Wyślijmy po prostu tego SMS-a wspólnie. Uwaga, kto potrzebuje zakładać okularki do wysłania SMS-a, proszę to uczynić. I działamy. Uwaga. 75480 SMS o treści gram. Jeszcze nie mamy osoby, która wygrała te 7 tysięcy. Jeszcze 7 tysięcy nie ma posiadacza. Jeżeli jest z nami osoba, która widzi, to teraz. Czekam na zagadkowy numerek. Komu zapłacę za ten zagadkowy numerek? Kto tu trafia? Czekamy. W każdej sekundzie może być ten SMS. Czekamy. Kochani, im szybciej, tym lepiej, bo naprawdę zaraz będzie za późno. Jak się komuś udało rozwiązać zagadkę, śmiało zapraszam. Nie trzeba podawać, gdzie jest ten numerek na planszy, tylko trzeba powiedzieć, jaki to numerek. Nie wszędzie jest 78. Kto widzi? Reżyser, to jest jakaś dziwna ta zagadka. Ludzie nie wiedzą chyba, gdzie jest. Halo, jest z nami osoba, która rozwiązała, bo muszę mieć odpowiedź. Chyba nie ma takiej osoby z nami, no. Możliwe, że nie ma. Reżyser, widzisz? To ludzie chyba tego nie widzą, bo przy poprzedniej zagadce mieliśmy imię bez A, co chwilę były zgłoszenia, prawda? Co chwilę tutaj z kimś rozmawiałem. A teraz jest jakoś tak, no nie wiem, no może nie widać. Ciężko, ciężko ta zagadka, co? Słuchajcie, naprawdę nie czekam na tłumy. Jedna osoba. Może spróbujmy teraz. Ja pomogę wysłać SMS-a szybciutko. 75480 SMS o treści gram. Kto tu trafia? Zapraszam. Zapraszam, zapraszam teraz. Kto znalazł inny numer niż 78? Czekamy. Kto tutaj pochwali się? Czy widzi ten zagadkowy numerek? Czekamy. Nawet 7000 w grze. Słuchajcie, jeden numerek się różni. Może się różnić tylko jedną cyfrą. Kto się zgadza?
Nie widać tego reżysera. Ja uważam, że w telewizji to jest za mało widoczne. Za dużo tych liczb. I po prostu to się tak mieni w oczach. Jeszcze raz? Nie wiem, proszę Państwa, bo może coś tutaj jest, tylko chodzi o jedną cyfrę i dlatego tego tak nie widać. No, czy ktoś zauważył ten zagadkowy numerek? Czekam na SMS-a. Jeżeli teraz jest osoba, która się zgłasza, to naprawdę możemy tutaj porozmawiać. Mogę rozdać 7 tysięcy. Może daj 8, reżyser, wiesz, bo jest ostatnia chwila. Dajmy 8 tysięcy w tej zagadce. Ale daj 8, reżyser, wiesz? Dobra, mamy 8 tysięcy. Słuchajcie, 8 tysięcy złotych jestem gotowy zapłacić. Jest ostatni moment. Kto zauważył zagadkowy numerek? Kto widzi, jaki to jest ten numerek? Czekamy. Teraz wyślij SMS-a. Jest szansa na 8 tysięcy. Program na żywo, niedziela, 5 listopada. Ja zapraszam. No, nie wiadomo, czy ktoś tam doleciał wzrokiem, bo to jest też to, że trzeba naprawdę dolecieć wzrokiem, trzeba popatrzeć inaczej niż większość, bo większość ludzi widzi, że wszędzie jest 78, jeszcze nie mamy zwycięzcy, więc jeszcze można się zgłosić. Ktoś dał radę? Słuchajcie, ostatnia chwila, nie będzie więcej czasu. Chyba to jest za małe po prostu. Ostatni moment. No dobrze, ja muszę mieć teraz to zgłoszenie. Słuchajcie, ja muszę mieć teraz to zgłoszenie, bo jest już godzina 15:44. Zaraz jest już, będzie kwadrans do 16:00, więc ja muszę mieć teraz zgłoszenie. Kto się zgłasza? Czekamy. Słuchajcie, nie czekajcie do zera. Naprawdę nie czekajcie do zera, bo to nie warto czekać do zera. Proszę Państwa, szybciutko, dobrze? Kto zauważył zagadkowy numerek? Zagadkowy numerek, czyli numerek inny niż 78. Ja komuś za ten zagadkowy numerek jestem gotowy zapłacić 8 tysięcy złotych nawet. Czekamy. Kochani, nie pytam o lokalizację tego numerka, tylko chodzi mi o to, który jest inny, jaki to numerek jest inny. To jest właśnie ten zagadkowy numerek, może być zmieniony tylko jedną cyfrę. Kto dał radę? Ciekawe, no może ktoś... To jest nowa zagadka. Wiecie Państwo, jak jest nowa zagadka, to nigdy nie wiadomo, czy jest chociaż jedna osoba, która tam popatrzy, która będzie umieć to rozwiązać. Jeszcze czekamy. Czekamy, czekamy. Kochani, bo muszę lecieć dalej do kolejnej zagadki, więc... O, świetnie. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, witam. Z kim mam przyjemność? Halo? Anna. Witam serdecznie. Pani Aniu, proszę o zagadkowy numerek. 70. Sprawdzamy. Bardzo dobrze. Pani Ania podała rewelacyjną odpowiedź. 70 to jest zagadkowy numerek. Jest już dla Pani nagroda gwarantowana. Gramy teraz Pani Aniu o więcej. Zaczynamy. Ile dni ma listopad? Ile dni ma listopad, Pani Aniu? Halo? Ile dni ma listopad? Ile dni ma listopad? Tak. 30. Dobrze. Co rzuca się pod nogi osobie, której chcemy coś utrudnić? 30 dni. Tak. Drugie pytanie. Co rzuca się pod nogi osobie, której chcemy coś utrudnić?
Niestety, kłody. Kłody, ale czas się skończył. Za długo troszeczkę nam szło z tymi pytaniami. Także pani Aniu, jest nagroda gwarantowana dla pani. Pieniądze pani zabiera. Serdecznie gratuluję. Cieszę się, że się udało. Czyli pani Ani, zapłaciłem za zagadkowy numerek po raz pierwszy w tym programie. Cieszę się niezmiernie. A teraz bardzo proszę, zagadka tygodnia. Tadam! Mamy teraz zagadkę tygodnia, którą musimy szybko rozstrzygnąć. Słuchajcie, mamy tutaj 50 obrazków. Gdzieś z jednym obrazkiem jest coś troszeczkę zmienione. Waszym zadaniem jest poszukać, który to obrazek. W tej zagadce nawet 10 tysięcy, bo tutaj jest jednak malutka, drobniutka różnica. Więc żeby nie przedłużać, ja daję minutę czasu na szukanie. To będzie taka minutka, w której można sobie podejść do telewizora, można spróbować popatrzeć z bliska. I proszę Państwa, teraz już lokalizacja ma znaczenie. Teraz już lokalizacja ma znaczenie, bo teraz podajemy od A do E, od jedynki do dziesiątki, który obrazek, który kwadracik ma różnicę. Gdzieś jest ona wkomponowana, tak sprytnie wpisana mała różnica. Jak patrzymy z pozoru, to nam się wydaje, że są identyczne te filiżanki, te jesienne herbaty. Tak się nazywa ta zagadka. Jesienna herbata. Natomiast słuchajcie, gdzieś na pewno jest różnica. I pytanie jest właśnie do Państwa, żeby podać mi współrzędne. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. W którym polu, w którym tym kwadracie jest różnica? 20 sekund. Ona jest sprytna, ta różnica. Tu jest sprytna. No czekamy. 15 sekund. 10 sekund. Słuchajcie, od A do E, od jedynki do dziesiątki. Sprytna różnica, mała różnica, taka nieoczywista. Ale dobrze, no 10 tysięcy mogę zapłacić. Dobrze, wracamy do studia i przekonamy się, kto w tej zagadce zabiera nawet 10 tysięcy złotych. Zapraszam do studia 75480, SMS o treści znam. Teraz się zmieniła treść SMS-a, bo rozstrzygamy zagadkę tygodnia, więc SMS o treści znam. Zapraszam Państwa, kto zna rozwiązanie? Czekamy. Można jeszcze się zgłosić, to jest ostatnia okazja dla tej zagadki i zaraz biegniemy dalej. Nawet 10 tysięcy, dla kogo? Trudna zagadka, to jest trudne, bo tutaj jest różnica taka nie dla każdego możliwa do wyłapania. Będą ludzie, którzy popatrzą, ale nie znajdą. To nie jest łatwe, bo tutaj jest taka mała różnica, ona jest tak sprytnie wkomponowana, niczego nie brakuje. Jeżeli ktoś się spodziewa, że brakuje czegoś, to nie znajdzie, bo tu wszystko jest, tylko coś jest zmienione. Na którym obrazku? Dobra, reżyser, był ten czas na szukanie, to dajemy teraz 3 minuty czasu na zgłoszenie się. Będzie. 3 minutki na zgłoszenie się. Słuchajcie, nie będziemy dłużej czekać, bo po prostu kolejne wyzwania mamy naszykowane. Dobra, 3 minuty, czas startuje. Ja zapraszam do studia. Kto wysyła teraz SMS-a, ma szansę zdobyć 10 tysięcy. Można bardzo łatwo trafić do studia, ale trzeba mieć odpowiedź. Ty wysyłasz SMS-a, my oddzwaniamy. Trafiając do studia, podajesz literę, cyfrę. Ja jeszcze raz tutaj dla pewności Państwu pokażę. Mamy współrzędne numeryczne od dziesiątki do jedynki, tutaj. Tu, gdzie teraz pokazuję. I tu mamy, słuchajcie, litery od A do E. I trzeba podać literę, cyfrę, tak jakbyśmy grali w statki. Na przykład A2. Na przykład E3. To przykładowo tak podaję. Trzeba, musi być litera i cyfra. Ciekawe, no, czy ktoś to znajdzie, bo to tak trzeba to wyłapać. Trzeba popatrzeć inaczej niż większość. Sprytna jest ta zagadka. Może ktoś myśli, że czegoś brakuje? No nie brakuje. Tutaj nie brakuje niczego. Tutaj trzeba się popatrzeć naprawdę tak inaczej niż większość, pod innym kątem. Sprytna zagadka. To jest jesienna herbata, proszę Państwa. No, jesienna herbata na taką niespecjalną pogodę, jaką mamy, jak najbardziej. Czy na jakieś przeziębienie? Dobra, jest herbatka z miodem, z imbirem. Oczywiście, że tak. Reżyser sobie taką zrobi, jak przyjdzie do domu, bo coś się czuje tak niewyraźnie, reżyser. No teraz łatwo się rozchorować. Ja też tak się jeszcze czuję. Byłem też trochę chory ostatnio. Też się jeszcze czuję tak, wiecie Państwo, na pół gwizdka. No ale właśnie, no to jest jesień. No jesień ma to do siebie, że te infekcje są. Ale słuchajcie, u nas nie gadamy o chorobach. Nie. Ja chcę porozmawiać z Tobą o poważnych pieniądzach. O 10 tysiącach złotych. Kto się tutaj zgłasza? Kto się decyduje? Od A do E, od jedynki do dziesiątki.
Który obrazek się różni? To nie jest łatwe, bo nie jest możliwe popatrzeć na wszystkie obrazki naraz. Trzeba jednak porównywać, a czasu jest niewiele. Czekamy. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Który to obrazek? No jeszcze chyba nie znaleźli ludzie. Poczekaj, reżyser, poczekaj, bo to może jest tak, że ludzie dopiero patrzą na zagadkę. Jeszcze jest czas. Słuchajcie, tylko że ja nie czekam na tłumy. Mnie tutaj wystarczy jedna osoba, która się zgłosi, która po prostu wyśle SMS-a i wtedy system oddzwoni. Na antenie wtedy poproszę o literę, cyfrę. Ty trafisz do studia po prostu, bo system oddzwoni do ciebie. Ty trafisz, ja powiem witam na antenie, proszę o odpowiedź. I tyle. I 10 tysięcy wtedy może być... Może twoje. Szkoda jest przegapić okazję. Uwaga, 3, 2, 1. Dobra, słuchajcie państwo, mamy 0. Ja zamieniam się w słuch, kto tu trafia. Teraz. Jedna osoba, ale teraz, w tej chwili. Uwaga. Litera i cyfra. Który obrazek jest inny? Chyba nie widzą ludzie. Chyba to jest mała różnica. Chyba to jest taka delikatna różnica. Taka, że nie, że coś zmienione o 180 stopni na przykład, tak? Że coś całkowicie zmienione. Nie. Tylko coś delikatnie. Na kawałek na jednym obrazku jest inaczej. Fragmencik, taki punkcik, no... Taka punktowa różnica. Kto to wyłapał? Szybko, no zapraszam, bo jest okazja. Jeszcze można wygrać 10 tysięcy. Dobrze, ja pomogę wysłać SMS-a, bo nie możemy tak, wiecie, kochani, przedłużać. Jak za trudna zagadka, to może lepiej przejść do kolejnej. Ale no dobrze, jeszcze nie rezygnuję. Uwaga, 75480. SMS o treści znam. Kto? Czekamy. Jedna osoba. Zapraszam serdecznie, bo muszę mieć zwycięzcę. Chyba nie widzą ludzie, bo to jest za mały reżyser, wiesz? To nie jest tak, że na przykład jest odwrócona filiżanka cała, albo że brakuje tego talerzyka. Tutaj jest taki niuansik, no taka drobinka. Kto to znalazł? Oj, tego chyba ludzie nie widzą. Ludzie się patrzą na te uszka, czy są wszędzie tak samo, prawda, jest odłożona, czy po prostu na przykład to uszko nie jest gdzieś po drugiej stronie. Słuchajcie, kochani, różnica jest w takim miejscu nieoczywistym. Kto dał radę? Nie mogę nic podpowiadać, bo gramy o 10 tysięcy, więc ja nie mogę państwu nic podpowiadać, nie mogę ułatwić. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Kto rozwiązał? Wyślij teraz SMS-a i jeszcze się uda, my możemy oddzwonić. Wtedy na antenie podasz literę, cyfrę. Czekamy na jedną osobę. Jedna osoba wystarczy, nie czekam na tłumy. Kto dał radę? No chyba jednak to jest za małe. Proszę państwa, jest problem z zagadką. Ja nie mam pewności, czy w ogóle to widać w telewizji. Słuchajcie, czy jest ktoś, komu się udało, czy nie? Muszę mieć teraz odpowiedź. Dobrze, umówimy się w ten sposób. Będzie teraz chwila przerwy reklamowej. Ja się stąd nie ruszam. Jestem cały czas w studiu. I można się do mnie zgłosić w trakcie reklamy. Wtedy zaraz po reklamie może być już zagadka rozstrzygnięta. Więc zapraszam. 75480 SMS o treści gram. Ja wracam do państwa dosłownie za 3 minuty. Do zobaczenia.
Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, reżyserze, ta zagadka, bo tutaj mam wrażenie, że jednak jest problem. Mogą ludzie tego nie być w stanie zauważyć. To jest bardzo mała różnica. Tak wiecie, kochani, no w trakcie przerwy podszedłem sobie do telewizora, ale szczerze powiem, no to jest naprawdę drobne. Bardzo drobne. Jak ktoś się nie zbliży do ekranu, to raczej nie ma szans tego rozwiązać. Więc no ja bym proponował, żeby jednak podejść sobie do telewizora. Jest jeszcze 10 chwil na drodze wyjątku, tak żeby tę zagadkę udało nam się rozwiązać. 10 tysięcy złotych jestem gotowy zapłacić, bo jest to drobna różnica. No ale jest. Więc musimy zagadkę rozwiązać, wtedy przejdziemy już do kolejnej. Od A do E, od 1 do 10. Na którym obrazku jest coś zmienione? Kto wie? Czekamy 9 chwil. W każdej chwili tego odliczania może być SMS tutaj w studiu. My nie wiemy kiedy. My nie wiemy naprawdę kiedy, bo to zależy od Państwa. Kto jest przed telewizorem, kto w którym momencie zauważy. Dlatego ja nie polecam czekać. Bo jeżeli Ty masz odpowiedź, to od razu wysyłaj SMS-a. Bo to nie ma na co czekać, że na przykład Ty będziesz teraz, o tak na przykład stwierdzisz, za chwilę wyślę. Za chwilę może być za późno. Więc zapraszam jak najszybciej. Od A do E, od 1 do 10. Czekamy. Co tam dalej jest naszykowane, reżyser? Będą jeszcze zagadkowe numerki? To fajnie, bo mamy taką nowość, proszę Państwa, w programie zagadkowy numerek. Był już przed momentem i będzie za chwilę kolejny. Także wspaniale, są też zagadkowe numerki przygotowane. Natomiast słuchajcie, kochani, ja czekam na jesienną herbatę. Która jest inna? Kto wie? Program jest nadawany na żywo. Dzisiaj jest niedziela, 5 dzień listopada. Kto widzi? Reżyser, tego ludzie nie widzą. To jest za mała różnica. Ludzie się spodziewają, że na przykład, nie wiem, coś będzie w innym kolorze. Albo, że to uszko będzie inaczej, prawda? Albo, że nie będzie tego spodeczka. To trudno jest akurat popatrzeć na ten szczegół, bo ten szczegół jest taki nieoczywisty. To nie jest tak, że ktoś, kto popatrzy na zagadkę, od razu widzi. Kochani, jedna osoba i kończymy. Naprawdę. Zapraszam, wyślij SMS-a. 75480, SMS o treści gram. Przepraszam, znam. Czekamy. Nie widzą tego ludzie. Reżyser, ja coś mam takie przeczucie, że po prostu osoby, które są przed telewizorem, może patrzą na zagadkę, ale może Państwo patrzycie na przykład, nie wiem, na to tło. Że na przykład te kolory są odwrócone w tle. To aż tak może nie. Kto widzi? Kto dał radę? Czekamy. Reżyserze, ja Ci mówię, to jest za mała różnica. To naprawdę jest ciężko tak zastać osobę, która akurat popatrzy na ten punkt na ekranie. No, ja też jak patrzę, to powiem Państwu szczerze, no widzimy, prawda, A1, A2, A3, ale no jak nie ma, no to ten wzrok się męczy. Przechodzimy wtedy niżej. B1, B2, B3. No, najlepiej jest to przelecieć tak wierszami. Wtedy może gdzieś się tam natrafi na ten obrazek z różnicą. Im szybciej, tym lepiej. Jak już widzisz, to naprawdę do studia jak w dym, bo jest 10 tysięcy do zabrania. Czekamy. Program jest nadawany na żywo, to jest niedziela, 5 dzień listopada. Pierwsze nasze listopadowe spotkanie w zagadkowym weekendzie, więc naprawdę zapraszam Państwa. Czekamy 6 chwil. Ja Państwu jeszcze to potwierdzę w moich mediach społecznościowych. Christian Lis, można mnie znaleźć, ale najprawdopodobniej zobaczymy się też w przyszłą sobotę. 11 listopada tutaj w Polonii 1. Bądźcie czujni, bo jeszcze nie mamy godziny emisji. Nie wiem, czy będzie to godzina emisji taka jak standardowo naszego programu, czy troszeczkę przesunięta. Natomiast, proszę Państwa, najprawdopodobniej widzimy się też 11 listopada w Dniu Święta Niepodległości. Natomiast potwierdzę w moich mediach społecznościowych Christian Lis. I pewnie będzie potwierdzenie na fanpage'u Polonii 1. Tak myślę. Dobrze, 6 chwil. Kochani, kto się zgłasza? Od A do E, od 1 do 10. Czekamy. Nie widzą tego ludzie, reżyser, bo to jest za małe. To jest za drobna różnica. Tam ludzie nawet nie patrzą, bo nie zwracają na to uwagi. Bo to nie jest tak, że czegoś brakuje, tylko coś jest troszeczkę zmienione. Kto widzi?
proszę Państwa, bo ja muszę kończyć tę zagadkę. No nie mogę tak przedłużać. Reżyser, wiesz co, no mogłeś zrobić mniej tych obrazków, bo teraz ludzie się może męczą z tym, a potem jest tak, jedna osoba patrzy, nie widzi, druga osoba nie widzi, trzecia nie widzi, potem ludzie przełączą i potem nie ma kto wygrać, no. Kochani, czy jest ktoś z nami teraz na żywo? Bo ja muszę mieć to zgłoszenie, już się ciemno zaczyna robić, to też się gorzej patrzy. Też się gorzej patrzy, jak jest już tak szaro, ciemno, to też ten wzrok jest zmęczony, no. 5 chwil. Dał ktoś radę? Chyba nie widzą ludzie. Kochani, jedna osoba jest potrzebna, ja nie czekam na tłumy. Pomrugaj tym numerem SMS-a, reżyser, może akurat, wiesz, to pomoże. 75480 SMS oczywiście znam. Słuchajcie, mamy naprawdę tutaj wolne do studia, można trafić. Wybierzmy razem SMS-a. Po prostu wyślijmy razem i już. Uwaga. 75480 SMS o treści znam. Czekamy. To jest trudna zagadka, bo nie da rady popatrzeć na wszystkie obrazki naraz. Nie ma takiej opcji, żeby popatrzeć na wszystkie obrazki naraz. Tu trzeba naprawdę patrzeć po kolei. Ktoś dał radę? Kochani, jeżeli jest przed telewizorem osoba, która ma znalezione, to szkoda by było, że nie wygrasz tylko dlatego, że nie wyślesz SMS-a. Naprawdę, to lepiej wysłać. Jest wtedy szansa na 10 tysięcy. Ja nie dam więcej pieniędzy, bo muszę mieć budżet na kolejne zagadki, ale i tak 10 tysięcy nawet, to jest przepiękna kasa, przepiękna gotówka. Naprawdę fajna nagroda. Ja bym chciał tyle wygrać, no. Powiem tak, uwielbiam rozdawać te pieniądze, ale muszę mieć zgłoszenie, muszę mieć komu rozdać. Reżyser, tego ludzie nie widzą. No ale jak ludzie nie widzą, no to wtedy nie piszą SMS-a, no bo co mają, no przecież nie będą zgadywać, na chybił trafił. No zobaczą, na pewno zobaczą. Reżyser, nie wiadomo, są tylko 4 chwile. A jak tak przełączyli? Może tak szukała jedna osoba, druga, a potem ludzie jak tak szukają, nie widzą, to potem przełączają kanał, no i my nie mamy tutaj widzów wtedy. A ja się nie pojawię teraz na przykład, nie wiem, na Tele 5 i nie zawołam widzów, chodźcie na Polonie 1, bo jest zagadka. No ja muszę mieć kogoś, kto jest tu i teraz na żywo. Proszę Państwa, kto widzi? Postawcie się na moim miejscu, no panie i panowie, no ja tu jestem w studiu, ja nie wiem, co wy robicie przed ekranem. Może ktoś tam leży, może ktoś tam śpi. No skąd ja mam wiedzieć? Ja nie wiem, co wy tam robicie. O, budzimy osobę, która śpi, mówi reżyser. No to dobry pomysł. Ale słuchajcie, nawet jeżeli ja kogoś obudzę, potencjalnego drzemiącego, to nie jest powiedziane, że widzi ta osoba różnicę. Ja muszę mieć kogoś, kto nie dość, że jest tam obudzony przed ekranem, to jeszcze jest spostrzegawczy. Kto dał radę, kochani? To jest naprawdę wyzwanie. Kto lubi wyzwania i kto się pochwali spostrzegawczością? Czekam. Ty wysyłasz SMS-a, my oddzwaniamy i ty na antenie podajesz literę, cyfrę. Tutaj mamy numery w górnej części planszy, tutaj mamy litery od A do E. Czekamy. Jedna osoba. Nie widzą ludzie. Gdyby ktoś widział, to już by tutaj się zgłosił w sprawie tej zagadki. Już by było po zagadce po prostu, tak? Tak uważam. Ja tylko tyle mogę Państwu podpowiedzieć. Trzeba popatrzeć inaczej niż większość. Trzeba popatrzeć po prostu inaczej na tę zagadkę. No, nie należy się spodziewać, że czegoś brakuje. Trzeba się spodziewać, że coś jest tylko delikatnie zmienione. Troszeczkę zmienione. Kto widzi? 3 chwile.
Słuchajcie, na pewno warto jest wziąć udział w programie, jeżeli ma się odpowiedź, bo tutaj też mało kto nas ogląda. Musicie Państwo wiedzieć, że my jesteśmy zawsze w kameralnym gronie. Nie mamy tutaj bardzo wielu oglądających z tego prostego powodu, że nasz kanał nie jest nadawany naziemnie. Polonia 1 jest emitowana w sieciach kablowych, w sieciach satelitarnych, natomiast nie naziemnie. Więc tutaj konkurencja przez to odpada Państwu. Naprawdę odpada ta konkurencja. Bawimy się w bardzo wąskim gronie. Zapraszam serdecznie. Trzy chwile. No i bawimy się na bogato, bo bawimy się w tym momencie za 10 tysięcy. Rozmawiamy o dużych pieniądzach, bo zagadka jest trudna. Kto dał radę? Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Czy jest taka osoba, która zauważyła? Czekam. Czekaj, reżyser, no nie wyświetlaj teraz, Matko Święta. No, ale co, chcę zepsuć całą zabawę. No poczekaj, no są dwie chwile, chłopie, no to czekamy, no może ktoś teraz. Kochani, ja naprawdę muszę mieć tutaj zgłoszenie. Szybciutko wysyłamy SMS-a. 75480. SMS o treści znam. Nawet 10 tysięcy dla kogo? Ale żeś narobił, reżyser. Teraz nie wiemy, czy w ogóle ktoś to widzi. Halo? No ja muszę mieć zgłoszenie, słuchajcie. Zapraszam Państwa. 10 tysięcy pogratuluję zdobycia naprawdę ładnej, wysokiej nagrody. Ale muszę mieć komu pogratulować. Samo się nic nie stanie, a jest godzina 16:12. Coraz mniej tego czasu w dzisiejszym odcinku. Proszę Państwa, 10 tysięcy złotych jeszcze nie ma posiadacza. Jeszcze czekam. Jak to zrobić, żeby tutaj trafić? No, wysłać SMS-a. Po prostu wysłać SMS-a pod numer 75480 o treści znam. Czasami warto jest ponowić próbę, dlatego że jak jest trudna zagadka, no to czasami warto jest sobie dać tę większą szansę, bo jednak mamy o co grać, jest 10 tysięcy. Jak teraz wysyłasz SMS-a, jest naprawdę ogromna szansa, że tu trafisz, bo kończy się odliczanie. Duża szansa. Ja wiem kiedy, bo słuchajcie, no ja takie programy prowadzę już od dłuższego czasu, także ja naprawdę wiem, kiedy warto jest się zgłosić. No teraz warto. Tylko jedna moja prośba, no jak nie widzisz, to nie pisz SMS-a, bo to nie ma sensu też się zgłaszać i marnować SMS-a, bo potem jak trafisz do studia, no nie będzie tak, że będziesz szukać na antenie. Musisz wiedzieć i podać na antenie konkretną odpowiedź. Ostatni moment. No to teraz już, słuchajcie, ruchy, naprawdę. Jedna osoba taka spostrzegawcza, bo nie ma żartów, żarty się kończą, 10 tysięcy mam do oddania. Numer zgłoszeniowy jest widoczny w dolnej części ekranu, ty wysyłasz SMS-a, my oddzwaniamy. Do kogo? Trudna zagadka. Nie, bo tej różnicy ludzie się nie spodziewają, po prostu. Ale mówię ci, reżyser, ludzie nie patrzą się pod tym kątem na zagadkę. Ludzie się patrzą bardziej, że albo że jest inaczej odłożona filiżanka, albo że brakuje tego spodeczka, a nie patrzą ludzie na ten szczególik. Ja bym też w ogóle nie spodziewał się różnicy w tym miejscu. No, ale jest różnica. Kto się zgadza, że jest różnica? Nie widzą ludzie. Ja tak nie wiem, ale ludzie się nie spodziewają tej różnicy chyba w tym miejscu. Kochani, muszę kończyć grę, bo jest ostatnia chwila. Ta jedynka oznacza, że zaraz jest koniec zagadki. Szybciutko. 75480. SMS o treści znam. Komu się udało? Zapraszam. Reżyser, tyle razy cię prosiłem, żebyś nie robił takich zagadek. No przecież jest za dużo tego i ludzie się nie są w stanie skupić, bo nie popatrzy się człowiek naraz na wszystkie obrazki. No dobrze, no ja jeszcze czekam, no jest ostatnia chwila, ale no nie wiem, czy w ogóle jest osoba taka z nami. Słuchajcie, kochani, naprawdę potrzebny jest jeden telewidz albo telewidzka. Ktoś, kto teraz ogląda na żywo program, kto się zgłosi do studia i kto zgarnie 10 tysięcy.
Uwaga! Jedna osoba. Nic nie pokazuj. Reżyser, nic nie pokazuj. Może ktoś teraz właśnie wysyła SMS-a, bo już chce pokazywać odpowiedź reżyser, ale no może ktoś jednak teraz. Czekamy. Zapraszam, serdecznie zapraszam, słuchajcie, bo mnie czas goni. No i jest ostatnia chwila. Kto? Kochani, wóz albo przewóz, bo jak nie ma osoby, która widzi, no to lepiej zakończyć zagadkę, ale wierzę w to, że się uda rozdać kasę. I? No. Teraz. Naprawdę teraz, słuchajcie, bo potem będzie naprawdę za późno. Ludzie tego nie widzą. Reżyser, to jest za dużo tych obrazków nadziubanych na ekranie. Nadziubałeś tak obrazków, to ludzie nie wiedzą, gdzie jest różnica, no. Poczekaj jeszcze, ale ja już się denerwuję, no bo wiesz co, tu mnie pogania reżyser, proszę państwa, jest już 16:17. Coraz mniej czasu jest w dzisiejszym odcinku programu, ja mam kolejne gry. Kto dał radę? To jest właśnie program na żywo. No my w programie na żywo nigdy nie wiemy, prawda? Kto ogląda, kto jest z nami, kto bierze udział, kto nie bierze udziału. Nie przewidzimy przebiegu programu na żywo. To jest właśnie urok i też no niestety specyfika programu na żywo. Że ja potrzebuję mieć kogoś, kto teraz jest w czasie rzeczywistym przed ekranem i kto teraz weźmie udział w zabawie. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Ktoś dał radę? Nie, no to jest za trudna zagadka. Dzisiaj jest taka brzydka, śpiąca pogoda. Od Olsztyna po Rzeszów pada deszcz. I po prostu ludziom się też spać chce. Ja powiem państwu szczerze, że też taki jestem, mimo że tydzień czasu minął od zmiany czasu, to jeszcze jestem taki jakiś do tyłu. Więc wcale się nie dziwię, że mogą być osoby, które no nawet chciałyby może wygrać, ale tak ciężko jest się skupić, ciężko jest się skoncentrować. Kochani, jest ostatnia chwila, więc polecam się skupić. Jeżeli ktoś ma tę odpowiedź, zapraszam do studia. 75480 SMS o treści znam. Oglądają państwo teraz program na żywo, niedziela, 5 listopada. Jesteśmy bardzo blisko poznania zwycięzcy. Mamy zero. No dobrze, w takim razie muzyka stop. I ja w tym momencie czekam już na zwycięzcę. Jeżeli teraz ktoś wyśle SMS-a, ten SMS tutaj dotrze. Pytanie, czy podasz mi prawidłową odpowiedź na antenie. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Czekam. To zero to jest jeszcze element odliczania, więc jeżeli teraz wyślesz SMS-a, jeszcze naprawdę może się wszystko udać, ale no, najwyższa pora. I? Nic nie wyświetlaj, reżyser. Czekamy. Polsko, kto dał radę teraz? Jedna osoba. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Nie czekam na tłumy. Ktoś, kto teraz wyśle SMS-a, ma szansę zdobyć 10 tysięcy. Uwaga! Uwaga! No teraz! Kochani, to jest właśnie ten moment, żeby się tutaj zgłosić. Kto? Nie widzisz, nie pisz. Nie marnuj SMS-a, jak nie widzisz. Zostaw sobie, może wyślesz do prostej zagadki. Za chwilę będzie prosta zagadka. A teraz czekam na SMS-a od osoby, która dała radę w tej zagadce. Uwaga! Ty wysyłasz SMS-a? Nasz system oddzwania po prostu na komórkę, więc bądź pod komórką.
Trzymam kciuki, trzymam. Będzie, nie będzie, no. No, jedna osoba, no szybciutko. Warto teraz dać sobie szansę, proszę Państwa, bo nie będzie potem jakiegoś, nie wiem, przedłużania. Musi to być teraz. Uwaga. Nic nie wyświetlaj, reżyser, czekaj. Może ktoś właśnie teraz pisze SMS-a. Ostatni raz dyktuję numer SMS-a, proszę Państwa. 75480. SMS o treści znam. Kto? W tym momencie trzeba. Byśmy go dali, znaczy byśmy mówili po krakowsku, to bym mówił Państwu, że trzeba teraz. Bo w Krakowie się nie mówi trzeba, tylko trzeba. A jakbyśmy go dali, to też bym jakoś tak pogodął do Was, że warto jest wziąć mobilnioka i po prostu się zgłosić. W tym momencie czekamy, słuchajcie, bo naprawdę nie możemy przedłużyć gry. Patrzę, reżyser, no nie widzą ludzie tego, no to jest za małe. Gdzie to narobić taką zagadkę, reżyser? Narobisz zagadkę, potem ludzie nie widzą, no i ja tu stoję, ludzie myślą, że nie wiem, no że to jest albo za trudne, albo że to jest za mała różnica, że ludzie tego po prostu nie są w stanie zlokalizować. No ale co z tego? No to reżyser mówi, niech podejdą do telewizora, tylko że to już nie ma czasu na to, żeby ktoś szukał, bo jest zero. Kochani, czy ktoś znalazł? Bo jak ktoś dopiero teraz zaczyna szukać, to już nie znajdzie. Czekam tylko na SMS-a. Nie, no to reżyser, to jest moim zdaniem chyba za mała różnica. Tego w telewizji nie widać. Tak mi się wydaje, że po prostu tu jest problem z zagadką, bo to jest niemożliwością, żeby nikt nie widział. No jak to jest, kochani? Jedna osoba teraz. Nie, no ja nie mogę tak zakończyć zagadki bez zwycięzcy. Szkoda tych pieniędzy, jak jest 10 tysięcy do oddania. Szybciutko. Dla kogo kasa? Ja naprawdę mam te pieniądze. To nie jest tak łatwo nawet Państwu pokazać, bo to jest gruba kasa. To jest 10 tysięcy. No pokaż tutaj operatorze, mamy te pieniądze przecież. Pokaże operator, że mamy kasę. Pokaż pieniądze na chwileczkę, reżyser, bo naprawdę no pięknie to wygląda ta kasa. No w tym szerokim kadrze tego nie widać. Natomiast może ktoś... Proszę Państwa, czekam teraz na SMS-a, bo jest zero i jeszcze tutaj zaliczymy odpowiedź, jeszcze tutaj naprawdę mogę przyjąć zgłoszenie. System oddzwoni wtedy i ta osoba, która tutaj trafi, poda prawidłową odpowiedź, ma szansę zdobyć 10 tysięcy złotych. Uwaga, proszę Państwa, to jest ta kasa, która do kogoś z Was powędruje już we wtorek 7 listopada. Już we wtorek 7 listopada będziemy wysyłać przelewy, to jest 10 tysięcy złotych, słuchajcie, które musi znaleźć posiadacza. Musimy znaleźć posiadacza tych pieniędzy. Kto dał radę w tej zagadce? Kto widzi, która jesienna herbata jest inna? Herbata jest gorąca. Kto zwrócił uwagę, że herbata jest gorąca, ten ma szansę zdobyć gorące 10 tysięcy. Kto się zgłasza? Czekamy. Kochani, ja muszę mieć teraz, bo reżyser zaraz mnie wygna ze studia i powie, że koniec. Także muszę teraz mieć. Naprawdę, bo reżyser albo zmieni zagadkę, no coś zaraz zrobi, bo to za długo trwa. Szybciutko. Udowodnijmy reżyserowi, że jednak ktoś widzi, bo to nie może być tak, że zakończymy konkurs bez zwycięzcy. Szybko. By mi byli na Śląsku, to bym wam godał. Śpiechajcie się. Naprawdę trzeba się teraz pośpiechać. Szybko. Bier mobilnioka, pisze SMS-a, ja, tak by się go dało na Śląsku. Pewnie, że tak, ale no ja muszę w tym momencie mieć. To nie ma czasu się zastanawiać, proszę Państwa, to musi być teraz. Kochani, no nie róbcie mi tego, bo naprawdę reżyser zmieni zagadkę. Szkoda kasy, 10 tysięcy jest do oddania. Jeszcze można, póki jest zero, to jest element odliczania. Nie, no już nawet zero stanęło.
No ale wiem, że nie może być mniej niż 0. Proszę Państwa, kto dał radę teraz? Nie widzą tego ludzie, reżyser. Ale gdzie to dawać tyle obrazków? To robi się zagadkę, że jest mniej obrazków, albo różnica bardziej widoczna. Bo tutaj będą osoby, które się patrzą na program, patrzą się na mnie, nawet nie wiedzą, co tu podać. Kochani, nikt? No ja wiem, że na mnie to mało kto się patrzy. To bardziej się ludzie patrzą na kasę, patrzą się na planszę. Ale proszę Państwa, wy nie musicie na mnie patrzeć. Najważniejsze, żeby był ten SMS teraz. Szybciutko. To ja szybko odliczę. Dobra, szybciutko odliczę. Uwaga, 5. Dobra, szybko liczę i zaraz się może tutaj uda. Czekamy na dźwięk SMS-a. 4. Czekamy na sygnał SMS-a. 3. Dwa. Ale ciekawe, kto wygra? Ostatni moment. Proszę Państwa, zrobimy teraz 3-minutową przerwę reklamową. W trakcie reklamy można się zgłosić. Zaraz po reklamie można tu ze mną być. Do zobaczenia za 3 minuty. Nie wiem, reżyser, wiesz co, taką zagadkę dać na program, no i skąd teraz mogę wiedzieć, czy w ogóle ktoś to widzi? No ja tu stoję przy tym, znowu muszę Państwa powitać, no, zaprosić do poszukiwania tego obrazka, ale no może już ktoś widzi jednak, słuchajcie, może ktoś czekał, aż się skończy przerwa reklamowa, żeby tutaj wziąć udział, żeby się pochwalić efektem swoich poszukiwań. Słuchajcie, no nie ma z czym zwlekać, już się zaczyna robić ciemno. Więc ja wiem, że trochę jesteśmy może średnio w formie, ale słuchajcie Państwo, potrzebny jest naprawdę jeden widz sprzed telewizora. Widz, widzka, telewidz, telewidzka, nie ma znaczenia. Grunt, żeby była osoba pełnoletnia. Grunt, żeby był to... Co powiedzieli reżyserze? No tak, tak, telewizja, telewizka i tak dalej. Ale słuchajcie Państwo, do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że im szybciej oddam 10 tysięcy złotych, tym szybciej przejdziemy do kolejnej zagadki. Umowa stoi? Dobra, mam nadzieję, że stoi wszystko. Więc słuchajcie, dajemy minutę jeszcze czasu powiększenia. Minutę na drodze wyjątku. Na drodze wyjątku minuta, żeby tutaj... Dawaj reżyser, nie dyskutuj. Dobra, mamy. Mamy minutkę czasu na szukanie, jeszcze takie błyskawiczne upewnienie się, gdzie jest inny obrazek. Słuchajcie, panie i panowie, nawet 10 tysięcy to jest nagroda, o którą gramy. 50 sekund, tyle czasu jeszcze mamy. Także ja nie polecam marnować tego czasu, bo jak ktoś teraz na przykład stwierdza, nie dam rady, to nie dla mnie. Słuchaj, przechodzi ci koło nosa szansa na 10 tysięcy. Przechodzi ci koło nosa, no tylko osoba, taka bym powiedział, mało sprytna, teraz nie skorzysta. Żeby nie nazwać inaczej. Tylko mało sprytna osoba nie skorzysta. W tym momencie naprawdę warto jest wziąć telefon, wysłać SMS-a, pochwalić się efektem swoich poszukiwań już na antenie. Bo jeszcze raz wytłumaczę dla tych z Państwa, którzy nie znają zasad. Trzeba wysłać SMS-a i wtedy nasz system oddzwania na komórkę, z której przyszedł SMS. I po prostu wtedy na antenie ja Ciebie witam w studiu i podajesz mi na żywo tutaj w programie literę, cyfrę. Gdzie jest ten inny obrazek? Wtedy możesz zabrać ze studia nawet 10 tysięcy. 3, 2, 1, wracamy. I już słuchajcie, nie ma czasu. Muszę mieć teraz zwycięzcę. Kto zauważył, kto się przyjrzał tym obrazkom tak inaczej niż większość? Bo większość ludzi patrzy się, aha, pewnie jest odwrócona filiżanka. Aha, pewnie brakuje spodeczka. Ale tutaj, proszę Państwa, ta różnica jest zrobiona tak inaczej, dyskretniej. Akurat w tej zagadce mały szczególik. Mały, mały detal. Kto dał radę? Kto widzi? Czekamy. Tak naprawdę jedna osoba jest potrzebna i po prostu to się wszystko może tutaj dobrze zakończyć i przejdziemy do kolejnej zagadki. Szybciutko. Dobra, ostatnie 2,5 minuty na mobilizację. Ostatnie. Po prostu 2,5 minuty na mobilizację, bo już czas nas nagli, ale te 2,5 minuty jeszcze na drodze wyjątku damy
I więcej nie czekamy. I po prostu więcej nie czekamy. Czas ruszył. Zapraszam. Reżyser, przegiąłeś tam zagadką. Dajesz zagadkę, w której różnica jest za mało widoczna. I potem ty się dziwisz, że jest jak jest. Ale my nie mamy pewności, czy w tej chwili ogląda nas ktoś na tyle spostrzegawczy, na tyle z dużym telewizorem, na tyle też, no, z chęcią na szukanie. Bo to, że ktoś widzi, nie znaczy, że wyśle SMS-a, prawda? Może jest tak, że ktoś widzi, ale wcale się tutaj nie zgłasza. Proszę Państwa, kto się zgłasza teraz? Kto ma na tyle duży telewizor, ten ma szansę. No, kto ma mały telewizor, to wiadomo, że ma mniejszą szansę. Tutaj rozmiar telewizora też ma znaczenie. Rozmiar ekranu, naprawdę. Bo różnica jest taka mała, taka drobna, taka troszkę zmieniona, że jak macie małe telewizory, ktoś z Państwa, to jest mniejsza szansa. W tym przypadku zagadki. Kochani, kto dał radę? Bo ja muszę kończyć, muszę przechodzić już do kolejnego konkursu. Szybciej. Reżyser, ludzie się spodziewają, że gdzieś nie ma tego spodeczka, albo że gdzieś nie ma tego uszka. A kto popatrzył się inaczej? Słuchajcie, kto to tak zauważył? Proszę Państwa, ja muszę mieć zwycięzcę. Jest 16:36. Program nadawany na żywo. Kto dał radę? 40 sekund. Jedna osoba jest potrzebna. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Który to obrazek? Kto widzi? Reżyser, naprawdę, ja nie wiem, czy w ogóle jest osoba, która popatrzyła tak akurat w to miejsce. Reżyser tam siedzi i on mówi, że na pewno ktoś da radę, na pewno ktoś da radę, bo kiedyś już ta zagadka była. Reżyser, inaczej to wygląda, jak na przykład może była ta zagadka i akurat było więcej ludzi przed telewizorem. Teraz w listopadzie to mało kto ogląda program. Jeszcze ludzie też niektórzy wracają dopiero z tych wyjazdów na cmentarze, a niektórzy z urlopu. Dobrze, mamy zero, ale ktoś z Was może pojedzie na super urlop za 10 tysięcy i ucieknie od jesieni. Można sobie będzie uciec od jesieni, 10 tysięcy wygrać i gdzieś wybrać się. Zapraszam serdecznie. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Który to obrazek teraz? Wyślij teraz SMS-a, jest szansa, że się usłyszymy. Kto? Czekamy. Reżyser, to ja Ci teraz nic nie poradzę, no to czekamy. Po prostu, proszę Państwa, kto pierwszy, ten lepszy teraz. Naprawdę. Bo w tej sytuacji, jeżeli tylko będzie osoba, która wyśle SMS-a, może tutaj wygrać nawet 10 tysięcy. Może tak być. Jest szansa. Czekaj, reżyser. Już było parę takich zagadek, reżyser, że ja Ci mówiłem, żebyś nie robił tak trudnych. Już było parę takich zagadek, ale reżyser znowu się uparł, że chce przetestować spostrzegawczość. No dobrze, ja jeszcze czekam, dajemy szansę. 10 tysięcy złotych jestem gotowy zapłacić. Komu? Nie damy więcej pieniędzy. Może ktoś z Państwa myśli, że to będzie 20 tysięcy, tak jak w zeszłym tygodniu. Nie będzie. Nie będzie, bo nie mam na tyle budżetu w tym odcinku. Więc trzeba teraz się zgłaszać. Może na koniec miesiąca tak, ale może dlatego nie ma zgłoszenia, reżyser. Bo może ktoś oglądał tydzień temu, widział, że było 20 tysięcy i teraz osoba czeka, prawda? A może zaraz podniosą. Nie podniosą. To jest maksimum, jakie mogę dać w zagadce. 10 tysięcy. Kochani, kto? Nie widzą ludzie, przełączyli ludzie. No to ja se tu mogę zapraszać, ale jak ludzie nie widzą, no to kto ma tutaj podać tę odpowiedź? Proszę Państwa, jest ktoś? To ja policzę tak pomalutku. Reżyser, nie wyświetlaj, ale nie pokazuj odpowiedzi. To ja odliczę szybko od 5. Może ktoś się znajdzie. Uwaga, proszę Państwa, 5.
jedna osoba, jeden obrazek, potężna nagroda, nawet 10 tysięcy. Dla kogo? 4. Program na żywo, niedziela, 5 listopada. I nawet 10 tysięcy nagrody dla... Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Kto tutaj wpadnie? 3. Za trudne to jest, reżyserze. Wydaje mi się, że po prostu jest zbyt mała różnica, ale jeszcze dajemy szansę. No, dopóki jest zagadka, dopóki ja jestem w studiu, jest szansa. Dwie chwile. W każdej chwili, kiedy ja odliczam, my nie znamy tej chwili, w której będzie zwycięzca na antenie. To może być teraz. Numer jest podany w dolnej części ekranu, 75480, SMS o treści znam. Komuś się udało? Ktoś zauważył ten mały drobiazg? Ostatnia chwila. Jedna osoba i kończymy, słuchajcie. Komu pogratuluję? Kto wygra? Bardzo ciekawe, czy to będzie osoba z północy Polski, z południa, z Polski centralnej, wschodniej, zachodniej, kto? No nie mogę się doczekać, kto tu trafia? Naprawdę nie mogę się doczekać, kochani. To jest teraz najprzyjemniejszy moment programu. Kto tu trafia? Uwaga! Nie, nie widzą ludzie, to jest za małe. To może tego nie widać w telewizji, reżyserii. Po prostu ludzie się patrzą, ale nie wiedzą, który obrazek się różni. Dobrze, ile jest czasu maksymalnie do końca tej zagadki? Możesz pokazać? Jak to nie bardzo, no? Ale co się dzieje tam? Czemu takie zamieszanie? Co tam? Reżyser. A co się dzieje tam? Jak ogłosić? Co ja mam ogłosić? Co ogłosisz? Ogłaszam. Koniec programu na obszarze całego kraju. O nie. O nie, proszę Państwa, puść to jeszcze raz, reżyser, żeby to ludzie usłyszeli. Ogłaszam. Koniec programu na obszarze całego kraju. Ło, matko z ojcem, proszę Państwa, muszę zaraz znikać z anteny. Muszę naprawdę zaraz znikać z anteny, bo tu ogłosił reżyser koniec programu w ogóle. Więc słuchajcie, albo teraz będzie ten SMS zwycięski, albo niestety. Ale no, nie zakładam tego niestety. Liczę, że wyjdę ze studia razem ze zwycięzcą. Liczę, że ktoś tutaj trafi. Więc dajmy tutaj 5 chwilek na takie zmobilizowanie się, bo teraz nagle znienacka nam się pojawił ten koniec programu. Więc proszę Państwa, w ciągu tych 5 chwil, które teraz upływają, my możemy jeszcze mieć tutaj zwycięzcę w sprawie zagadki z jesienną herbatą, ale zaraz znikam z anteny. Mam już związane ręce tak naprawdę na tym etapie, bo nie jestem w stanie już nic więcej tutaj zrobić. Mogę tylko przyjąć zgłoszenie, mogę pogratulować zdobycia 10 tysięcy i tyle, i się pożegnać, ale jeszcze się uda. Jeszcze się uda, dlatego że mamy te żółte chwile i jeżeli upływają te żółte chwile, ktoś tu może trafić. 4. Im szybciej, tym lepiej teraz, bo nie będziemy teraz już mogli nic przedłużyć, dlatego że zaraz znikam z anteny, zaraz tutaj po prostu no, pojawi się przerwa reklamowa. No kończymy w ogóle ten odcinek, tak? 4 chwile. Słuchajcie, zapraszam do studia tylko taką osobę i wyłącznie, która zauważyła różniący się obrazek. Jeżeli jest z nami osoba, która widzi, gdzie jest ta filiżanka, ta jesienna herbata, to teraz... Może nie chodzi o filiżankę, może chodzić o coś innego. 3.
Czekam na SMS-a. 75480 SMS o treści znam. Kochani, kto teraz ogląda ten program, to jest najlepsza decyzja, żeby właśnie teraz się zgłosić. 5 listopada będzie dla kogoś z was szczęśliwy i jeszcze nie wiem dla kogo. Nie wiem. Kasę mam tutaj w studiu przygotowaną dla kogoś z państwa. Po prostu jak tylko będzie zgłoszenie, momentalnie poproszę tutaj księgowość, żeby do wtorku maksymalnie wysłała 10 tysięcy księgowa. Pokażmy, że są pieniądze. Zobaczcie państwo, 10 tysięcy złotych nie jest łatwo wyeksponować, bo to jest potężny plik kasy. Natomiast mam tę kasę, jak dostrzegacie, i te 10 tysięcy, no musi znaleźć właściciela, właścicielkę, posiadacza, posiadaczkę. Kto to będzie? Dwie chwile. Spróbuj. Naprawdę teraz warto spróbować, bo zaraz i tak kończę program, więc musimy wyłonić zwycięzcę i jeszcze warto się zgłosić. Który obrazek się różni? Przypomnę państwu, w górnej części planszy mamy numery, a tu mamy litery. I podajemy współrzędne. Dla przykładu A3, D2, prawda? Tak musi brzmieć odpowiedź. Wysyłasz SMS-a, trafiasz do studia, my oddzwaniamy i do telefonu podajesz literę, cyfrę. Kto? Warto teraz. Wiedzą ludzie wszyscy, naprawdę wiedzą ludzie, że jak kończymy, to teraz warto się zgłosić. Naprawdę warto. Tak, ja wiem, reżyserze, no to już są ostatnie sekundy, to już teraz jest, no, nie czas, żeby szukać. Jeżeli ktoś dopiero teraz na przykład dołączył do nas, to mała szansa, żeby znaleźć. Czekamy teraz na SMS-a ostatecznego. Jeszcze moment, poczekaj, reżyserze, może ktoś teraz. Tak, ja mam tu wszystko. Tak, ja wiem. Bo reżyser mi tutaj mówi, że musimy zaraz znikać z anteny. Ostatni moment, słuchajcie. Kto się teraz zgłasza? Kto wysyła SMS? Od A do E. Od 1 do 10. Który to obrazek? Nie rób takich trudnych zagadek, reżyser, wiesz, bo to jest jednak za dużo obrazków, za mała różnica i po prostu jest problem, ale no już... No nic, no musimy wyłonić zwycięzcę, więc kto sobie chce dać szansę, to teraz jeszcze się uda. Ja czekam. Trzymam kciuki mocno tutaj, bo liczę na to, że jednak się uda, że ktoś z was zdobędzie 10 tysięcy. Mamy zero, mówi reżyser, będzie zero. Dobrze, ale zero to jest element odliczania. Jeszcze się nic złego nie dzieje. Jeszcze nie zakończył się odcinek. Dopóki jestem, dopóki jest zagadka, jest szansa, żeby tutaj wysłać SMS-a. Ktoś na pewno trafi do studia. Daj sobie teraz szansę. Naprawdę. To nie są jakieś moje takie głupie gadanie. Naprawdę teraz warto jest dać sobie szansę. Mówię państwu. W tym momencie, uwaga, 75480 SMS o treści znam. Zyny, a my. Kto? Teraz, kochani, w tym momencie trzeba wysłać SMS-a, kto widzi i może się wszystko dobrze skończyć. Kto? Jedna osoba. Albo prosi 75480, prawda, ten numer SMS-a i SMS o treści znam. Nawet 10 tysięcy, piękna kasa, na wyjazd, na jakąś ucieczkę od jesieni. Może na święta już będzie. My wysyłamy nagrody w ciągu 2 dni od rozstrzygnięcia, więc już we wtorek kasa do kogoś z was dotrze. To znaczy my wyślemy we wtorek, no więc dotrze tak w środę na przykład przelew, no, żeby uściślić. Kto z państwa? Czekamy. Nic nie wyświetlaj, reżyser, dopóki jestem. Najwyżej się nie pożegnam, najwyżej tylko pomacham. No jest jeszcze szansa po prostu, żeby tutaj trafić, więc nic nie wyświetlaj.
Czekamy na dźwięk SMS-a. Czekam. Czekam, proszę państwa, ale to teraz musi być. Ja nie mogę przedłużyć. Dobrze, ile jest czasu do zejścia z anteny, żeby ludzie wiedzieli, czy ktoś tu zdąży, czy nie zdąży? No ale ile? No to pokaż. O matko, no. 2:37, proszę państwa, i to już ruszyło. Słuchajcie, szybko teraz, ostatnie sekundy tego programu. Kto dał radę? Szybciutko. Za trudne. Ale nie jesteśmy w stanie, reżyser, popatrzeć na te obrazki całościowo. Tutaj... Po prostu ludzie patrzą na zagadkę i nie są w stanie objąć wzrokiem wszystkich obrazków. Czy może ktoś? Kto się przyjrzał dokładnie? Proszę państwa. Bo muszę naprawdę kończyć, muszę wychodzić ze studia, tam jest wyjście. No, ale zanim wyjdę, chcę luksusowo wszystko zakończyć. Minuta 35. To jest czas, żeby wysłać SMS-a. Dopóki nie ma tego zgłoszenia w studiu, jest szansa tutaj trafić. Gwarantuję państwu, że ktoś te pieniądze wygra, a jest szansa na zdobycie nawet 10 tysięcy. Polecenie w zagadce. Który obrazek? Czekamy jeszcze. Poczekaj, reżyserze. Nic nie pokazuj. Absolutnie nic nie pokazuj. Ale czekamy. No ludzie widzą, że ja czekam. No jest jeszcze minuta. Niecała, ale jest. Także jest szansa. Proszę państwa, program na żywo musi się zakończyć, no zgodnie z waszym werdyktem. Ja jeszcze nie wiem, kto tutaj trafi, ale liczę na to, że będzie to osoba, która poda prawidłową odpowiedź. Bo jeżeli ktoś poda błędną odpowiedź, no to też nie wygra. No to żeby to było jasne. No musi być ktoś, kto poda dobrą odpowiedź. Czekamy, czekamy. Jest szansa. Moment. Nie wyświetlaj, reżyser, poczekaj. Czekamy tutaj 20 sekund, jeszcze jest czas. Nawet 10 tysięcy w puli. Dla kogo? Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Mamy zero, panie i panowie. Moim numerem jeden w Polonii 1 dzisiaj w niedzielę 5 listopada będzie... Kto? Teraz wysyłaj SMS-a. W tym momencie, jeżeli znasz rozwiązanie tej zagadki, bo muszę kończyć program. I? Przypomnę państwu, że po prostu w tej zagadce no, czekam na jedną osobę, która teraz się zgłosi. Trzeba podać literę, cyfrę. Jeszcze raz tutaj pokazuję państwu numery. Są widoczne w górnej części planszy od dziesiątki do jedynki. Od A do E to są te współrzędne literowe. Ja muszę usłyszeć literę i cyfrę, tak? Tak rzutem na taśmę jeszcze możemy mieć SMS-a w studiu. Więc jeżeli teraz widzisz, to teraz się decyduj, bo nie mam jeszcze zgłoszenia. Im bliżej do mety, tym bardziej, powiem państwu, no jest to mile słyszany ten SMS, a ja muszę mieć tego SMS-a, no lada moment. Jak najszybciej teraz, dobrze? Czekamy, czekamy, proszę państwa. Chyba nie będziemy robić aż takich zagadek z 50 obrazkami, bo tutaj jednak no, różnica jest bardzo mała. Tu różnica jest taka nieoczywista. Nie jest to może zagadka z tych najtrudniejszych. Bo bywały trudniejsze, ale też nie najprostsza, na pewno. To jest taka zagadka, no, nie dla każdego.
Może jednak ktoś? Ja wiem, że muszę kończyć, no ale jeszcze nie mam zgłoszenia, także jeszcze momencik, dobrze? Sekundeczka. Czekamy. Dopóki mnie widać, dopóki jest zagadka, słuchajcie, naprawdę wszystko może się dobrze zakończyć, wszystko może być jeszcze tak, jak ma być. A ma być tak, że ja kończę program i po prostu wcześniej gratuluję zwycięzcy albo zwycięzczyni. Czekamy. Trzymam kciuki, życzę szczęścia, życzę naprawdę szczęścia, bo w tej zagadce trzeba było dobrze się przyjrzeć. Jest SMS. Wspaniale. Super. Już system oddzwania. Halo, halo. Witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo witam? Zosia. Pani Zosiu, udało się znaleźć? Który to obrazek? To jest 6C. Sprawdzamy. Bardzo dobrze. 6C, C6. To jest bardzo dobra odpowiedź. Pani Zosiu, jest już nagroda gwarantowana. Teraz gramy o więcej. Proszę się skupić. Ja zadaję pierwsze pytanie. Według powiedzenia lepiej nie mówić zbyt dużo, bo ściany mają... uszy. Dobrze. Ile dni ma rok przestępny? Ile dni ma rok przestępny? 365. Nie. Nie? Rok przestępny ma 366, pani Zosiu. Ajajajaj. Tym no się tak, różni rok przestępny, prawda? Od tak? tego zwykłego. Ale tak? pani Zosiu, jest nagroda gwarantowana dla pani. Zabiera pani oczywiście gwarantowane 100 zł. Serdecznie pani gratuluję. Cieszę się, że udało nam się rozwiązać tę zagadkę. Wszystkim państwu, którzy wzięli udział w dzisiejszym programie, również serdecznie gratuluję. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam państwa na program w przyszłą sobotę, 11 listopada. Spotkamy się najprawdopodobniej również w Polonii 1. O której godzinie to już będzie można sprawdzić w moich mediach społecznościowych Christian Lis oraz na fanpage'u Polonii 1, a za dzisiaj serdecznie państwu dziękuję. Pamiętajcie o zagadkach tygodnia, które są niezmiennie emitowane każdego wieczoru w Polonii 1 o godzinie 21 i 22:25. Do zobaczenia w sobotę i w przyszłym tygodniu.